Okej, ty tego nie widzisz teraz, bo nie działa, chcę powiedzieć, kamerka, ale ja właśnie pokazuję mój futerał z telefonu z naklejką Rocky, Borys. Proszę. Ja też mam gdzieś. Tak? No to pokaż do tego, jak masz. Ale nie będziemy tą naklejkę. No dobra. Dostałem od Borysa, gdzieś tam ciepłem. Okej, ja też pokazuję. Dostałem od Borysa taką naklejkę, to jest NFT Rocka i Borysa. Nie wiem, po co pokazuję to w naszym pierwszym pilotowym odcinku podcastu, który nazywa się... Właśnie, jak nazywa się ten podcast? Nazywa się... O 18 Git Podcast. Ale nie, no właśnie, jednak nie jest, czekaj, bo nie ustaliśmy tego, stop. Jeszcze, ale ja wiem. Jeszcze nie nagrywam audio. A najwyżej to wytnę, ale jak to? A nie nagrywasz? Ale spoko, bo to już i tak... Nie. Audio jest zapasowe, dobra? I tak ja czytam, nagrywam OBS-em. 2, 1. Dobra. Aha. Uwaga, testuję. Tam baramba. Babebi, babebi, babu. Witajcie, drodzy widzowie, w niesamowitym podcaście, zupełnie nowym podcaście. Witam was serdecznie, to ja witam. Ale czekaj, to te nazwy ustalmy na początku, czy olewamy to? Wymyślimy coś później, post factum. Tak, no, ale to kiedy to musi, jutro to musi wyjść? No ja bym to chciał od razu puścić, bo zawsze jest tak, że nagrywamy jakieś rzeczy, pamiętasz? Już było tak parę razy, tam na przykład wielka dyskusja na świeżo o The Last of Us Part 2, miesiąc później na kanale, kiedy już hashtag... Ale nie, bo tak, to musi to być przed wyjazdem naszym na Pyrkon, nie? Chyba, że jakoś, nie wiem, bierzesz laptopa ze sobą? Nie, no ja w ogóle tego nie będę montował. Ej, to właśnie, taka jest idea podcastów, nagrywasz podcast i go wrzucasz, tak? W sensie, nie, no ja wiem. Nagrywam to w OBS-ie i potem to uploaduję i tyle, nie? Ja sobie tylko ustawię, to ja mam dwa dokumenty. Ty, ale wiesz, że to się... Znaczy nie, możemy w każdej chwili ciąć i od tego momentu początek, nie? I znowu, witajcie, ale nie, ja to puszczam, słuchajcie, ten fragment. Jeżeli to właśnie widzicie, to właśnie mówię, napiszcie w komentarzu bagietka. Bagietka podcast! Bagietka podcast, no dobra. Nie, co to kulinarny? A na przykład nazwijmy się Clay Wicol podcast. Clay i Wiko? Wicol. Klejłeś kiedyś drewno? Okej, przyjmijmy roboczą nazwę Krzysiek i Tomek Podcast, a potem będziemy myśleć co dalej, okej? Okay? Witajcie, ale to jest taki mindfuck właśnie, mówimy ludziom, witajcie w podcaście Krzysiek i Tomek, nie? A potem ludzie, którzy są tu pierwszy raz, myślą, fajnie ten Krzysiek, nie? Po lewej, bo to chyba Krzysiek, a ciekawe, nie, że nie. Musimy zrobić tak, nie, musimy zrobić idealnie, czyli witamy w pierwszym odcinku naszego podcastu. Właśnie miał tak nie być, po prostu se gadamy. No wiem. Tak. Tak w ogóle, tak w połowie rozmowy, tak, nie? Tak uświętej, tak, no i wtedy, wiesz, ta Angela... Nie, tak nikt nie będzie wiedział, co chodzi, nie? W ogóle jakieś takie... I właśnie, no, i też przy okazji tego nikt nie będzie oglądał. Ja tylko może powiem na początku tego podcastu, bo w ogóle tutaj będzie treść, tak? Bo tego jeszcze nie widać, ale mamy kupę treści przygotowaną, naprawdę. Ale jeszcze się czeka? A to już się zaczęło? No, nie, bo to nie, bo ja muszę mieć dla siebie. Tak między nami, rozumiesz, tak? Ale ja to mogę... Okej, Jędrek. No. Ja wiem, że możesz to zmontować. Czyli teraz ja oficjalne powitanie, tak? Tak. No, to jest bez sensu. I w tym momencie się spinam, nie? A to już właśnie chciałem tak płynnie przejść do... Ale to dobra, okej, okay, to przywitajmy się. To już dobra, nieważne, no. Okej, okay, to dobra, w porządku. Bo chodzi o to, że zanim przejdziemy do treści, bo oczywiście jest dużo treści, tam tematy przygotowaliśmy i tak dalej, to chciałbym tylko powiedzieć, że my tak sobie gadamy już z Jayem, przymierzamy się do tego podcastu już tak... No, tak przymierzamy się przez nasze takie rozmówki telefoniczne tutaj, że dzwonisz do mnie i tam, no siema, co u ciebie, ziomeczku? I tak gadamy godzinę i tak już od kilku miesięcy. I wtedy było naturalnie, wtedy było mega, wtedy było BUM! To będzie podcast, to będzie świetne. Ale mogłeś powiedzieć od lat, bo to lepiej brzmi, wiesz, od lat już zbieramy się do tego pomysłu. Znaczy no... Co, no dobra, nie będzie prawda. To właściwie, nie no, ale co, ale nie było dzikiego podcastu, nie było 20 minut podcast, nie było 300 pomysłów, ej ziomeczku, to jest ten moment, podcast, od dzisiaj zaczynamy podcast. Ale to jest prawda, zresztą tutaj, tak jak mówię, jak sprawdzałem Discorda, mam wiadomość, 2.17. Ostatnio sprawdzałem, ile my się już znamy. To jest 5 albo 6 lat. Co się? No, to już czas leci. Ale to przeczytaj nam, jaka to była wiadomość. To rzuci nowe światło na naszą znajomość, tak? Internet się mocno. Ale to napisał kto? Ty! To się zgadza. A ja wysłałem ci ranking odpowiedzi, ranking najlepszych kont osobistych. A potem wysłałeś mi Alone in the Dark gameplay z Game Boya Colora? Tak. No. Znaczy mogło tak być, bo to jest imponujące. Ja napisałem a ty dobra, będziemy w kontakcie. Spoko, do usły. I tak zakończyła się nasza rozmowa na Discordzie, bo kto normalny gada na Discordzie, kiedy może używać innych komunikatorów? Ale dobra, tematy. Koniec gadania, bo to będzie merytorycznie, tak, Jay? Ustaliliśmy to. Będzie gadka szmatka, będzie troszeczkę takiego śmichu chichu, bo my mamy takie mega specyficzne, bardzo wysublimowane poczucie humoru. Mam nadzieję, że będzie tutaj, że
że będzie to widać, że będziemy tak naturalni. Ja już jestem sztuczny. Ja już czuję, że ja już jestem sztuczny, ja już nie jestem sobą. Ale spokojnie, nie? Właśnie ja myślę, że ten początek, nie, bo jesteśmy przyzwyczajeni, prawda, że robisz podcast, i teraz idziemy no i po kolei, ja już... Nie ma w tym nic złego, ale chcieliśmy, żeby to było trochę inaczej. Tak jak my sobie gadamy przez telefon. Okej? Okay? Właśnie o to chodzi. Że... Ja już jestem sztuczny. Ja już wiem, że ja już... Spokojnie, Jędrek, spokojnie. To jest ta próba włożenia tego w ramy, jakby tak usystematyzowania i czujesz, że nie wiem. Dobra. Koniec, będzie okej. Okay. Będzie tak jak w naszych rozmowach przez telefon, chociaż... Właśnie, nie do końca, to jest ten problem. Ja myślę, spokojnie. Ja bym to potraktował jak ciasto do pizzy, okej? Okay? Które wałkujesz, okej? Okay? Ciasta się nie wałkuje do pizzy. Serio? No to rozrabiasz... Tak, no to już koniec. Psujesz wtedy strukturę, znaczy tak czytałem kiedyś, że niszczysz strukturę ciasta i przez to ono nie jest potem takie chrupiące i miękkie w środku. W sensie, no musisz to robić rękami. Ale to taka ciekawostka. Ale pizzę robisz świetną. To prawda, aczkolwiek... Było raz, jak ale była to wina tego piekarnika. Ej, właśnie wczoraj byli mi nieznajomi, bo przejdziemy do tego tematu, nie? Czy przedwczoraj. Graliśmy w Mario Strikers tam Battle League, to też miałeś grać z nami, było super. I wczoraj właśnie tak gadałem z Dawidem, że ja mam tak, bo to tak może ludziom nakreślę, bo ludzie to pewnie, jakby oni to wychwycą, że ja mam tak, że jak przebywam w kimś długo, to ja jestem jakimś botem, który przyjmuje zachowania, powiedzonka i sposób mówienia innych ludzi. I jak przybywam z tobą dłużej, to zaczynam mówić jak ty, nie? I to się wydarza w takich małych rzeczach. I chciałbym, bo ty to wiesz, ja tobie to już mówiłem, ale żeby ludzie wiedzieli. Gdyby zobaczyli, że ja papuguję ciebie, to jest w ogóle poza moją kontrolą. Ja tak mam, nie? Że jak z kimś dużo gadam, to potem to potem się objawi. To ja chciałem tylko powiedzieć. I Dawid też tak ma właśnie. Tak chciałem tylko... Ale ja mam tak samo z tobą. Vice versa. Tylko, że ty masz więcej fajnych tych cików i to bardziej ja papuguję od ciebie niż ode mnie. Ja mógłbym stworzyć listę jakby powiedzonek i takich sposobów mówienia, które bezpośrednio wziąłem od ciebie. A co jeśli ja zabieram twoje teksty, które ty już zapomniałeś, na przykład z 2017 i teraz przyjmę je jako swoje? Cwaniaczku. No dobrze, temat. Pierwszy temat, ja może tak chwileczkę będę tak wejdę w rolę gospodarza tego wszystkiego. Ja w ogóle witam wszystkich, dzień dobry, witajcie na kanale, na podcaście, który nazywa się O 18 Git Podcast, więc mam nadzieję, że ten przydługawy wstęp... A nie Krzysiek i Tomek? W sensie Krzysiek i Tomek Podcast, tak. Mam nadzieję, że ten przydługawy wstęp tutaj nikogo nie zniechęcił, bo tutaj, jak powiedziałem, będzie dużo treści i... Dzisiaj wcielam się wyjątkowo w rolę gospodarza, aczkolwiek będzie naturalnie, i jako gospodarz przekazuję pałeczkę mojemu współgospodarzowi. Tak, współgospodarzowi, czyli Jayowi. Który przygotował się w ramach tematu Diablo Immortal, a mikropłatności, które są... To zaczynamy od tego, tak? Okej. Okay. Bo tak od razu? No bo chodzi o to, że musi być coś na miniaturę. Ja muszę coś dać takiego, wiesz, że jest tytuł i bomba miniatura. Ludzie wchodzą, mówią: wow, co to jest? Już goście gadają od 10 minut o jakimś badziewie. Ale potem w końcu przejdziemy do rzeczy. I nośny temat, który jest ciekawy też dla nas, to nie tylko tak, że robimy go pod koniunkturę, nie, że będzie się wyświetlać, nie. On nas interesuje żywotnie i Jay się nawet mocno przygotował merytorycznie. Czas start, Jay. Masz 20 minut. Okej. Okay. Witamy 20 minut podcast. Okej. Okay. W sensie tam mówiłeś, że tam widziałeś jakiś film, że toksyczne... Toksyczne płatności. Fajnie, Jędrek, bo trzeci ten... Podcast z Diablo. Znaczy nie podcast, tylko trzeci odcinek. Nie, przepraszam, trzeci filmik. Jak się mówi? Jak czwarty, mówi YouTuber? Czwarty filmik. Czwarty? Z czego dwa pierwsze były sponsorowane, a w dwóch kolejnych ciśniemy po Diablo z góry na dół. Właśnie się miałem pytać, Jędrek, właśnie. Nie, bo ja chciałem, żeby właśnie niektóre rzeczy. No bo wiesz, forma YouTube'owa jest zwięzła, okej? Okay? Znaczy nie ta, ale takie jak robisz ty filmiki, prawda? I ludzie nie zawsze wiedzą, jak to wygląda od kuchni. I strasznie mnie ubawiło z tym Diablo Immortal jakby reakcja komentujących. Bo uwaga, ktoś może nie wiedzieć, może nie czytał. Trochę zacząłem od czapy, ale uwaga, jak ogrywasz materiał przed premierą, czy Diablo Immortal, to nie masz pojęcia, nie wiedzieliście, że będą mikropłatności w takiej skali. Okej? Okay? I... No tak, prawda? Halo? Tak, wybacz, bo w ogóle to, słuchajcie, jeszcze taka jedna informacja, Jamie nie widzi, tak? A ja w tym momencie właśnie patrzyłem z uwagą. Potem to poprawimy, tak? Ale chodzi o to, że
Dokładnie tak jest. W sensie my jadąc tam autobusem, w sensie tym busikiem na ten Hel, sami się zastanawialiśmy i gadaliśmy o tym. Ja pamiętam, jak nawet mówiliśmy, że mamy nadzieję, że Blizzard tego nie zepsuje, nie? Bo tak fajnie się gra, nie? I to w ogóle, wiesz, tak pierwszy raz uruchomiliśmy tę gierkę na poważnie właśnie w busiku i tylko tak wszyscy gadaliśmy, wszyscy tam, cała ta ekipa, która była, nie? Łącznie z właśnie ekipą realizacyjną, że Boże, jaką mamy nadzieję, że te mikropłatności nie będą złe. Bo ja w ogóle uważam, że i też to mówiłem o tym w tym filmie nawet ostatnim, bo generalnie mi się tak podobała, tak? W sensie, jeżeli chodzi o takie fundamenty, do tego jeszcze przejdziemy. Jeżeli chodzi o fundamenty gameplayowe, uważam, że oczywiście mimo tego, że jest to mobilka, to, no to fajnie się zabija i jakby chodzi hopkiem, tak? Po mapkach. To jest jakby klucz hack and slash, nie? W sensie sam kod gameplayowy. Ale właśnie taką mieliśmy nadzieję, ja mówiłem to wcześniej, że w tym filmie ostatnim, że ta gra by się doskonale sprzedała, doskonale by na siebie zarobiła i generalnie ona, to Blizzard by się kąpał w pieniądzach, nawet gdyby mikropłatności były całkowicie nienachalne, w sensie gdyby, tak w mojej opinii, nie? Jak to widzę, w idealnym świecie. Byłby płatności kosmetyczne, tak? Różne skórki, jak tam jest tych skórek, jak na przykład na wzór LoL'a. No LoL tu zawsze pokazuje, zawsze daje jako przykład gry, która zarabia kupę kasy, a tak naprawdę w ogóle te mikropłatności są tam kompletnie nieinwazyjne, tak? Plus wzorem też LoL'a przepustka sezonowa, może być nawet co miesiąc, która daje ci jakieś tam bajerki typu dodatkowe skiny dostępne tylko tutaj i jeszcze jakaś waluta i tak dalej. I właściwie tyle. I gdyby były tak nieinwazyjne mikropłatności, to już nawet z tym Blizzard by się kąpał w pieniądzach, stąd jakby grając w tę grę na początku, będąc w tym busiku, miałem taką nadzieję, że to nie pójdzie w innym kierunku, bo to nawet tak naprawdę te mikropłatności tam, wiecie, nawet po 10 godzinach gry to jeszcze nie jest takie jasne, szczególnie, że ja tam powiedziałem w tym moim pierwszym filmie takim poglądowym, że trochę nie kumam tych mikropłatności i chyba do tego do dzisiaj przejdziemy, że generalnie mikropłatności w grach są tak tworzone, żeby ich nie kumać w grach mobilnych, ale naprawdę miałem nadzieję, że to się nie zepsuje. Serio. Że nie będzie tutaj przejawów chciwości na tej płaszczyźnie i że nie pójdzie to w kierunku takiego wyciskania kasy wzorem gier takich, no, kierowanych na rynek azjatycki, no, ustalmy. No, no i okazało się, że... No, Ja już mam z trzy rzeczy, o których chcę powiedzieć. Dajesz. Mógłbym rzucać przesuwaniem okienka Evertona albo czy na pewno Battle Pass... Nie, czy Battle Pass, bo... A! Battle Pass stał się takim... Bo jak powiedziałeś, nie? Byłyby jakieś tam skiny, mikropłatności, okej, okay, to już rozumieją ludzie. Powiedzieć, no, Battle Pass, nie? Tak jakby to było coś normalnego. I jest coś normalnego, absolutnie. Trudno, nawet, nie wiem, w karciakach są Battle Passy, prawda? Nawet Hearthstone, który miał... Tam się zmienił oczywiście system monetyzacji, oni też zwiększyli... Znaczy też musieli trochę zwiększyć drop rate legendarek. Tam był... Na przykład kiedyś nie było gwarantowane. Otwierałeś 30 paczek i nie miałeś gwarantowanej karty legendarnej. Teraz to zmienili. Ale 30 paczek to jest około 200 zł na premierę. Nie? A może 50, przepraszam, pomyliłem się. Ale jakby, że ta normalizacja Battle Passa, ok? Kurczę, nie pamiętam, kiedy był pierwszy Battle Pass. Ja pamiętam. Wydaje mi się, że... Nie? Nie Call of Duty? Wiesz co? Może tak, ale kiedyś ta przepustka sezonowa była inna, bo był taki moment, że jakby były dwie definicje przepustki. Mi się wydaje, że taka współczesna forma przepustki może nie była jako pierwsza, ale na pewno stała się popularna dzięki Fortnite'owi. Tak mi się wydaje, że to Fortnite zapoczątkował taką formę Battle Passów, jaka dzisiaj jest, czyli że masz dwie ścieżki, czyli ścieżkę górną darmową, ścieżkę dolną płatną. Być może jakaś inna gra była wcześniej, ale to na pewno Fortnite, znaczy na pewno... Fortnite był tą grą, która w mojej opinii spowodowała, że ten model płatności stał się popularny. To jest bardzo możliwe. I tak, wydaje się bardzo prawdopodobne. Więc pewno tak było, ale co jest trochę przerażające, strasznie dużo myśli mi się ciśnie na ten temat. Bo jakby możemy się wymienić, no tak, no Diablo Immortal, wiesz, teraz to jest prosto, okej? Okay? Ocena 0.2 na Metacritic, okej? Okay? Najniżej oceniana gra w historii. Ale przez użytkowników, Diablo. To jest ważne. Oczywiście, tak, Diablo Immortal, tak. Dobra. Powiem tak. Nie chcę tutaj jakieś, wiesz, atakować, że ręce zentom nie można ufać. To nie do końca jest tak. Tyle, że... Nie można. Koniec live'a! To koniec. Nastąpiło samo załaranie. No nie do końca, bo jakby... Też trzeba wiedzieć,
Prawda? Tak jak czy recenzja jest obiektywna. Czy jest, nie może być recenzja obiektywna, jest zawsze subiektywna. Chyba Archon w ogóle nagrał o tym jakiś gigamateriał, pamiętam. Ale dobra, wracając tylko do tego przesuwania Battle Passa, okej? Okay? Ja przyznaję, kupiłem w życiu co najmniej raz Battle Passa do Rainbow Six. I wiesz, co jest najgorsze? Ja też to widziałem po ludziach ode mnie z Discorda i potem oni mówili, my musimy w to teraz grać. Ja dokładnie tak samo się czułem. Ja na przykład... To nie było tak, że teraz siadam i się relaksuję przy Rainbow Sixie i przy okazji się coś odbija. Nie, muszę, bo mam tak ograniczony czas na nabicie tego Battle Passa i ja muszę w to grać. To jest tragiczne. To uważam, że to zabiera absolutnie. Oczywiście na punkcie, wiesz, potem jak jest na spotkaniu, są słupki w Excelu, bo tak właśnie się sprowadza graczy, to fajnie wygląda. Zaangażowanie. No a zaangażowanie milion po prostu, nie? Ilość godzin idzie cały czas do przodu z każdym sprzedanym Battle Passem, bo ludzie muszą grać. A jakby był taki paseczek radości, to ja uważam, żeby po prostu tylko pikował z każdą minutą obcowania z Battle Passem. Ja tego nienawidzę. Nienawidzę Battle Passów. No ale czekaj. Ja wiem, żeby... Bo dobry Battle Pass jest taki, który jest opcjonalny, tak? No i na przykład, ja tu znowu podaję przykład LoL'a, bo ja akurat jedyne Battle Passy, jakie kupiłem, czy tam Battle Passy, no te przepustki, tak? Jedyne, jakie kupiłem w życiu, to właśnie do LoL'a, tak? I to w ogóle była moja taka pierwsza, ten pierwszy taką przepustkę, a parę tam w życiu kupiłem, to była ale taka... Jest ograniczony czasowo. No tak, oczywiście, że tak, ale wiesz, jakby... kupiłem go dlatego, żeby po wielu, wielu latach grania w LoL'a, kiedy do dzisiaj uważam, że LoL to jest jedna z najważniejszych gier w ogóle w moim życiu, i kupiłem go po to, żeby mieć takie poczucie, że oddzięczyłem się twórcom, bo gdyby w ogóle LoL był płatny, gdyby dało się kupić, nie wiem, w cenie jakieś takie mega premium, nie? Takie AAA z plusem, na przykład gdyby LoL kosztował 350 zł, to kupiłbym go bez wahania nawet w tej chwili, nie? W sensie wydałbym tę kasę za jakby zakup jednorazowy tego, nie? Nie ma takiej możliwości oczywiście, bo to jest gra, która ma inny model płatności, ale zawsze miałem takie poczucie, że chciałbym się oddzięczyć twórcom. A kupowanie skórki wydawało mi się takie, no nie wiem, nigdy nawet nie było takiej skórki, za którą chciałem zapłacić. Z kolei za Battle Passa poczułem, że jest okej, okay, mogę i git, nie? Tę przepustkę sezonową. I uważam, że akurat w LoL-u ta przepustka jest stworzona idealnie, no bo ona kompletnie jest jakby opcjonalna, tak? W sensie, ona ci daje, to jest akurat spoko, w sensie, no ja i tak zawsze grałem w LoL-a i do dzisiaj tak gram, totalnie casualowo, ale widzę, że dla wielu znajomych to jest taka motywacja dodatkowa. Oczywiście to ich wiąże z tą grą, tak? No ale ustalmy, że takie metody wiązania, takie metody płatności wiązania ludzi z grą, no istnieją już od dawien dawna, no tutaj przykład gier MMO z abonamentem, nie? Tutaj też ludzie płacili, wtedy mieli takie poczucie, Boże, jak już płacę, to muszę grać. Nawet były takie gry MMO, już nie pamiętam tytułów, które... Chyba nie wiem, czy Auto Assault nie było taką grą, takie mega dawne MMO, nie jestem pewien, mogę tutaj konfabulować, ale były takie gry, gdzie abonament był godzinowy, w sensie uciekały ci godziny, tak. Uciekały ci godziny, nie? Ojej, tak, o Boże. Ale różne były warianty, natomiast wydaje mi się, że tutaj bardzo podobna taką metodą związania właśnie jest abonament, taki typowo klasyczny abonament w grze MMO, gdzie po prostu płacisz, masz jakby płacony miesiąc z góry, więc tak głupio nie grać, nie? Więc to cię przynajmniej na ten miesiąc tak mega do tej gry przywiązuje. Battle Pass, generalnie przepustka, jest taką łagodniejszą formą tego abonamentu, nie? No bo jakby, bo nie musisz go kupować, żeby grać. Ja akurat tak, jesteś zwolennikiem Battle Passów, muszę powiedzieć, więc tutaj... Okay. No, tak trochę mnie, wiecie, to nie jest tak, że wiesz, znalazłem sobie zło absolutne Battle Pass, bo nie jest. Ja się bardziej zastanawiałem, jak się to przesuwa, prawda? I w jaki sposób... Czy to jest tak, to nie jest jakoś tam pierwotnie złe, akurat Diablo Immortal pokazuje, jak można to zrobić bardzo, bardzo złego, bo tam są te bonusy logowania dziennego. Okej, okay, wydaje się, nic nie miała złego, ale jest coś takiego jak Plenty of Boon, nie wiem jak to się nazywa po polsku, przepraszam, to jest, że zwiększają ci się nagrody za logowanie dzienne. Oczywiście te najlepsze są na dniu 30, czyli tam to jest legendarny crest. Przepraszam, grałem po angielsku w Diablo, więc niektóre rzeczy mogę, tak wiecie, makaronizować. Ale jeżeli przerwiesz, i tam jest, można kupić to do chyba 3 razy i to się kumuluje. Ale jeżeli chociaż raz się nie zalogujesz, to jest bardzo możliwe za 30 dni, cokolwiek się stanie, zapomnisz. Dlaczego to chodzi o to, żebyś nie zapomniał, prawda? Przepadają ci te rzeczy, więc musisz wykupywać, przedłużać, żeby ta kumulacja trwała. Jest jakby cały filmik. Czyli już pomijając, wiesz tam, że w Diablo Immortal masz 22 różne waluty. Ja myślałem, że jak są nieraz 3, to już jest jakiś w ogóle Armagedon. I... ale to jest w sumie takie najbardziej że właściwie przerażające
Diablo Immortal. Już tam, nie chcę mówić, że pomijając to, że wszystkie rzeczy, które kupujesz, są przypisane tylko do jednej postaci, nie do konta, do postaci. Nie możesz się wymieniać przedmiotami. W ogóle z nikim też nie możesz między postaciami. Nie ma takiej wspólnej skrzynki, nie? Tak jak w poprzednich Diablo, że mogłeś po prostu tam trafić fajną legendę. A to oni też zmienili tam, ulepszając loot, jak wszedł ten loot 2.0, że jest dopasowywany do klasy. Ale chciałem powiedzieć o tej rzeczy najgorszej, chyba tak najbardziej krytykowanej, czyli w jaki sposób ukryli lootboxy w tej grze. No? Jakby... Czyli rifty. Ja i ty graliśmy. Ty chyba też mówiłeś o tym, w filmiku o tym. Tak. W sensie... To jest mechanika po prostu, to jest hazard. I ukryli to... Ile tam się tego rifta robi? 5 minut? Jakoś tak. No, to jest jakby chwilę pochodzisz, musisz tam ileś ubić tych przeciwników, pojawia się strażnik i z niego dropią rzeczy. I to możesz jakby dopalać, prawda? Tymi płatnymi rzeczami. I tam najlepsze właśnie wyliczenie, że jak kupisz jednorazowe tam dopalenie, chyba równowartość 40 dolarów, przepraszam, dokładnie nie pamiętam, ale plus minus tego, to jest tyle, jak ktoś tyle ma za 6 miesięcy grania. Więc jakby... To jest właśnie najgorsze, że ta gra jest tak skonstruowana i tak jest to wszystko... Powiem szczerze, że jak ja grałem w Diablo Immortal, ja tam tylko przyklikiwałem, bo wiadomo, prawda, jak masz na Facebooku, już się ludzie wycwanili, że masz takie czerwoną kropeczkę, prawda? Tu jest taki diamencik, albo czy widzisz na Discordzie, czy widzisz na Facebooku, o, jest jakieś powiadomienie, coś tam się dzieje, okej? Okay? Więc ty tak klikasz w to, nie jesteś w stanie zrozumieć bez głębokiej analizy tych systemów, no coś tam idzie do góry, fajnie, okej? Okay? Ale, że no jest to, wręcz jest to gacha game i chcieli ukryć. Czyli jest to gacza przez ten właśnie system zdobywania ekwipunku. No bo jakby rifty są najważniejsze, wbrew pozorom dla endgame'u w Diablo. I oni chcieli to właśnie w taki sposób, że nie otwierasz skrzynki, że kupujesz skrzynkę, tylko że jest tam troszeczkę gameplayu i że w taki sposób ominą i już zbanowali w dwóch krajach. Wydaje mi się, że Belgii... Tak, Belgia i Holandia, ale to chyba od premiery, nie? Tak naprawdę. No to oni wiedzieli, nie? Ale próbują w jakiś sposób, no bo jakby wciąż, chyba wydaje mi się, że wciąż jakby jest, może to trochę przycichło, albo nie śledziłem, ale wciąż jest taka, to są ludzie źli, no ludzie nienawidzą lootboxów, okej? Okay? To jest trochę tak, kupuję, bo muszę. I wszędzie są te skrzynki. I jak jeszcze przyznaję, że sobie teoretycznie można powiedzieć, że co ja mogę krytykować, jak na przykład wydawałem na karcianki, na przykład w Hearthstone'ie wydałem, prawda? Tam z 800 zł na paczki. Tylko, że ja je mogłem też sprzedać. Czyli to, jakoś mnie to usprawiedliwia. Tyle, że tam dokładnie wiedziałem, za co płacę. Od A do Z. Zresztą tam był prosty system. Kupujesz paczkę, otwierasz, no i masz albo nie masz, nie? Albo masz kartę, albo nie masz. Tam cały system, ekosystem Steama, prawda? Jakby. Ale najbardziej właśnie przerażające jest to, że jest to tak poukrywane. Też tak jak ty mówisz, że po 35 poziomie, tak? Spada drastycznie ten... Bo to wiecie, na początku musi być taki efekt, cały czas musisz wszystko coś rozbłyskiwać, cały czas coś dostaje, żeby cię zachęcić do gry. I po prostu Diablo Immortal, to w ogóle jakaś chińska firma robiła to Diablo Immortal. Tak, nie to wiem, było NetEase chyba, chyba tak, no. Tak się ja tam tylko, niestety nie pamiętam, jak się ta gra nazywa, ale przeglądałem ich poprzednią propozycję, to była bardzo podobna do Diablo Immortal. Tak. Nawet niektórzy mówili mi na początku jeszcze, tuż przed... jakby ugrywaliśmy tego na początku, że to jest jakiś reskin. No to nie jest reskin, ale bardzo, bardzo dużo elementów jakby takich mechanicznych jest żywcem wziętych z tej poprzedniej gry. Mieli szkielet. To nawet nie byłoby złe, bo ja ci muszę powiedzieć tak, odniosę się do tego wszystkiego, co mówisz, bo generalnie tak, no takie są fakty, tak? Więc jakby ciężko tu z tym polemizować. Cały ten system mikropłatności, znaczy gra jest w ogóle przeżarta przez te mikropłatności. Ja tu się jeszcze raz odniosę do tego, co powiedziałem wcześniej, że one są celowo, i to akurat jest w ogóle zabieg stosowany generalnie w grach mobilnych, już od dawien dawna, od lat, że celowo ten system jest, generalnie w grach free-to-play, on jest celowo bardzo konfundujący i niejasny po to, żebyś nie do końca wiedział, gdzie twoje pieniądze znikają, tak? Bo tu kupisz jedną walutę, za jedną walutę kupisz inną walutę, i potem potem nie wiesz tak naprawdę, ile pieniędzy w to władowałeś. I oczywiście wiadomo, jak sobie to kontrolujesz, nie, że mam na wydatki 100 zł, nie? No to wtedy wiesz, że 100 zł i koniec, jakby pula zamknięta, ale chodzi o to, żebyś
pierwsza rzecz, nie, że kupujesz te waluty, tam która jest potrzebna do kupienia czegoś, to akurat jest tak na styk tej waluty, ale zabraknie ci na kupienie dwóch takich rzeczy. Już nie wiem, co to tam jest, nie? Chodzi oczywiście o to, żeś kupił zawsze większą paczkę, że ta minimalna paczka ci nie starczy na nic, nie? To jest akurat znany zabieg, on jest nawet w LoL-u stosowany generalnie, więc to nie jest nic dziwnego. Powiedzmy, że nie jest to skurczysyństwo, ale ludzie tego przywykli przez lata, tylko że właśnie w Diablo Immortal jest nagromadzenie tych rzeczy. W sensie wszystkie te zagrywki, które być może w pojedynkę, czy nawet kiedy są dwie w grze użyte albo trzy, to jeszcze to przełkniesz, nie? Bo to się jakby jest rekompensowane przez jakieś mechaniki, które są do odmiany, okej. Okay. Natomiast w Diablo jest nagromadzenie wszystkich tych najbardziej nielubianych przez graczy mechanik wyciągania kasy, tak? No i to wszystko jest mega, mega konfundujące, tak, że tak naprawdę, jak powiedziałem, nie wiesz, ile kasy wydałeś. Do tego właśnie jakby dążą twórcy, żebyś ty nie wiedział, ile kasy tam już przypadło w tym wszystkim, nie? Natomiast co chcę powiedzieć, to oczywiście wszystko jest prawda. Nawet ja nawet przyznam szczerze, tutaj się też odniosę do jakichś zarzutów tam, bo ludzie mówili mi, że sprytnie ominąłem temat mikropłatności w tym pierwszym filmie poglądowym, gdzie powiedziałem, że okaże się za jakiś czas, jaki faktycznie jest impact, jaki jest faktycznie wpływ tego w endgame'ie, no bo tam jakby wprost mówiłem, że grałem tam paręnaście godzin, więc tak naprawdę i powiedziałem coś takiego, że ja nie rozumiem tych mikropłatności, nie? Tam ludzie mówili, a sprytnie cwaniaczko ominąłeś, że nie rozumiem coś tam, nie? Oczywiście wiadomo, że tak naprawdę powinienem był być może bardziej się zagłębić, no ale tutaj był taki krótki deadline, nie? Że miałem tam ten film zrobić w takim krótkim czasie, więc no nie było możliwości zagłębić bardziej. Ale przyznaję to, biorę to bez bicia, mogłem się zagłębić bardziej, nie? Mogłem tak gdzieś poszperać. Natomiast myślałem, że to będzie okej, kiedy po prostu powiem, że one, te mikropłatności są takie, że no wszystko się może okazać z nimi, ale osobiście ja ich nie rozumiem, nie? No. Czy powiedzmy szczerze, wydawało mi się, że po tych topach Blizzarda, które ostatnio były i tym, co się dzieje w tej firmie, że chyba jednak to Diablo Immortal ma być takim odkupieniem trochę. No właśnie, ja też taką miałem nadzieję, że to takie nie będzie, ale tylko to skończę, bo do czego zmierzam. Mówiłem, że nie rozumiem, potem stworzyłem drugi film, gdzie już tam przyjrzałem się tym rzeczom bardziej i oczywiście tam wytłuściłem te najbardziej takie, powiedzmy, no karygodne zagrywki, takie najbardziej, wiecie, tam, że tam te ileś tam milionów trzeba, żeby coś tam. Nie wiadomo, one są też poniekąd absurdalne, do czego jeszcze pewnie przejdziemy, znaczy poniekąd absurdalne, żeby nie było. Poniekąd tak, poniekąd nie, ale mimo tego, że wytłuściłem te najgorsze elementy tych mikropłatności, to ja dalej nie kumam, jak to wszystko działa, bo tego jest tam tak dużo, to jest tak zamutane, tak zagmatwane, jest tam tyle tych różnych rzeczy, że naprawdę można by stworzyć i godzinny materiał o systemie mikropłatności w Diablo Immortal i dalej nie wyczerpać tego tematu, tak? Bo to jest tak bardzo konfundujące. I kończąc temat, mimo tego wszystkiego, jest dalej bardzo dużo osób, pada znam też osobiście zupełnie, ale dużo osób tam pod tym moim właśnie filmem, gdzie no krytykowałem te mikropłatności w taki sposób dalej laicki, na tyle, na ile to rozumiałem, które dalej podkreślają, że bawią się doskonale, nie płacąc nic, tak? Więc mimo tych wszystkich, powiedzmy, że to, no, żeby nie było. Ja totalnie teraz nie chcę stawać obronie tej gry, bo to wręcz uważam, że możemy sobie dzisiaj roastować bardzo wiele rzeczy i myślę, że jeszcze masz sporo rzeczy za nadrzu, zresztą no ja też. Ale jednak mimo tego wszystkiego jest sporo osób, które mają tak silną wolę, że bawią się jakby przy tej grze dobrze. I to jest też może pułapka. To jest taka jednocześnie obrona tej gry i jednocześnie jakby kolejny zarzut. Bo faktycznie jest tak, że ta zawartość singlowa w tej grze, że ta kampania fabularna, że to wszystko, ta naprawdę dobrej jakości technicznie i gameplayowo zawartość jest dostępna bez płacenia. W sensie, oczywiście tam jest tak, że po 35 levelu te poziomy lecą dużo wolniej, potem masz też tak, że gra cię zachęca, żebyś zrobił sobie przerwę, tutaj, prawda, musisz bić level, żeby kontynuować historię, więc tutaj polecamy ci na przykład rifty, tutaj jest parę innych fajnych rzeczy, to wszystko ma cię przyzwyczaić do tego, żebyś robił te rzeczy i być może kiedyś, może nie za pierwszym razem, nie za 10, a może nawet nie za 20, a może na 30 skusisz się, żeby w końcu tam coś wydać, nie? Taka jest tutaj idea tego. Ale mimo tego, naprawdę wiele osób może spokojnie olać to wszystko i przejść sobie całą zawartość, grać, nawet podejrzewam, tam ludzie mówią, no 50-60 godzin, nawet 100 możesz grać, czyli już i tak dużo więcej niż tak naprawdę wymagałby się od gry free to play, możesz sobie przejść całą tę singlową zawartość bez płacenia. Oczywiście grind w pewnym momencie może być upierdliwy, no ale ustalmy, tam nawet ludzie mi dawali jakieś wyliczenia, to starzy fani Diablo mówili, ale chwila, moment, bo ja akurat tego nie wiem, ale tam się powołuje na te osoby, że w Diablo 2, żeby wygrindzić najlepszy przedmiot, to trzeba było 1000 godzin grindzić, nie? I to było w ogóle przed erą mikropłatności. I też jakby, więc nie wiem, na ile to jest prawda, ale generalnie no ustalmy, hack and slashe to są gry w grind, nie? Zawsze były. Więc ustalmy, że jeszcze można to jakoś przełknąć, że nawet jeżeli ten Diablo Immortal zmusza cię do grindu w tym singlowej zawartości, to ostatecznie trochę o to chodzi w tę grę i jakby możesz bez płacenia to przejść. I tutaj jest ta pułapka, bo do czego zmierzam?
już kończę, Jayu, i tutaj, że tak powiem, dopuszczam ci do głosu, bo trochę dominuję tę rozmowę. Chodzi mi o to... O nie, proszę, nie, no. O, chodzi o to, że jakby z jednej strony to jest to uczciwe podejście, że możesz przejść tę grę singlową za darmo, ale zważywszy na to, jak przeżarty jest ten segment obok, który się przenika z tą singlową zawartością, czyli ten segment PvP i endgame'u, tak? No bo na przykład ja sobie powiedziałem wprost, przejdę tę grę i kończę zabawę z Diablo Immortal, nie? No tak już mam. Nawet nie o to chodzi, że to dla tej gry ma taką zasadę, ale tak mam z grami. Ja przechodzę grę i kończę. Już to nieważne, czy jest free to play, czy coś tam. Przechodzę, kończę, do widzenia, nie? Mnóstwo ludzi tak pisze, że skończy kwabułę, po chwilę pogra, do widzenia, nie? Ale ile osób zostanie? Ile osób gdzieś tam już pociągnie na te niteczki tej drugiej jakby... tego drugiego oblicza tej gry, tego PvP, tego endgame'u, gdzie te mikropłatności faktycznie już o czymś decydują i nie tylko decydują, ale też bez nich już jest sposób grać. Więc jakby to fajne oblicze Diablo Immortal, ta naprawdę 100% darmowa kampania singlowa, którą możesz przejść i bawić się zajebiście, za darmo, w świetnej jakości grę, grając nawet 100 godzin więcej, tak? Tym gorzej wygląda ta zawartość płatna, kiedy tuż obok jest ta zawartość bezpłatna, bo ona wygląda jak taki turbowabik, nie? Wiesz, o co chodzi? Mhm. Nawet jeżeli Blizzard sobie to obliczył, że 95% osób po skończeniu gry za darmo odejdzie, to te 5% osób, mam wrażenie, jest w stanie wybombić mnóstwo pieniędzy, więc to jest obrzydliwe, tak? To jest takie coś, co... I to jest też niepojęte. To jest też dla mnie niepojęte. Powtórzę to jeszcze raz i już kończę, że naprawdę ta gra... byłaby doskonała i zarobiłaby niesamowicie dużo hajsu dla Blizzarda bez tych wszystkich paskudnych zagrywek, o których ty mówisz, tak? Tych takich psychologicznych zagrywek przy tym Battle Passie, tego logowania, tych riftów, gdzie są ukryte de facto lootboxy, tego wszystkiego, bez tego ta gra by zarobiła. No, chodzi mi o to, że do tego zmierzałem, nie? Że ludzie grają za darmo, a nie będę się powtarzał, dobra, no mów, Jay, co tak chciałeś powiedzieć, koniec! Ja rozumiem, że oni 6 milionów już wyciągnęli, to na pewno, to i tak jest tylko, są szacunki. Ale ja się, cieszę się, Jędrek, bo już miałem powiedzieć, że się kompletnie z tobą nie zgadzam. Ty już mówiłeś, że zawarto, że jakoś usprawiedliwiona, kompletnie nie. Uważam, że, z tą drugą, zwłaszcza częścią się z tobą zgadzam. I uważam, że szkoda naszego czasu. Znaczy... naszego czasu, czyli zagrałem w to, nabiłem sobie kilka godzin, ale wiesz jak to jest, jeżeli oni widzą, prawda, że to się sprzedaje, że zresztą ile jest Blizzarda w Blizzardzie tak naprawdę, powiedzmy sobie szczerze. Ja już bym nie traktował, dla mnie w ogóle miejsce Blizzarda teraz zajmuje Riot tak naprawdę, jakby... swoimi produktami, to co kiedyś Blizzard robił. Czyli ex-Blizzard poniekąd, bo tam jest dużo ludzi właśnie z Blizzarda. Z jakiegoś powodu ludzie odchodzą z tego Blizzarda i widzą, co się dzieje. Activision, ja bym mówił, to jest Blizzard Activision, ale przede wszystkim Activision. I wiemy, jakie przecież ma podejście do mikropłatności. To jest po prostu wycisnąć ile się da z tej marki. Oczywiście tam są takie ciekawostki, na przykład jak widzimy, jakie systemy są testowane pod kątem Diablo 4 i być może oni też sobie testują, na ile można przesunąć właśnie to przysłowiowe okno Evertona pod kątem Diablo 4. I myślę, że to jest taki test też trochę. Ale czekaj, tutaj akurat muszę ci powiedzieć, że już zapowiedzieli na tym ostatnim showcase Xboxa, że jakby... że nie będzie tak, znaczy, okej, okay, niby też mówili to o Diablo Immortal, potem okazało się, że nie wiem, czy tam śledziłeś, że tam były jakieś wypowiedzi, potem ten gościu, ten dyrektor tego Diablo Immortal mówił, no, to może, bo on mówił, że nie będzie płatnych przedmiotów, nie? Ale nie mówił nic o płatnych klejnotach, a jakoś mu wyleciało z głowy, nie? Tam są płatne przedmioty, tylko skurczybyki ukryły to tak, że dostajesz to w Battle Passie, że po kolei, tam na 7 poziomie Battle Passa dostajesz przedmiot, ale możesz sobie kupić przyspieszenie Battle Passa, rozumiesz? To tak. I wtedy dostajesz przedmiot. Ale, bo to już sięgasz głębiej, a to jest bardziej powierzchowne. Bardziej ja powierzchowne wiem, jest to na tej zasadzie, że można klejnoty są płatne. Już tam nawet olać, bo tam powiedzmy, że jesteś w stanie dojść za darmo do w jakimś tam w miarę rozsądnym czasie do tych przedmiotów z tego Battle Passa, nie? Nawet już możesz przyspieszyć, to i tak jest to w zasięgu twoich możliwości. Klejnoty nie są w zasięgu twoich możliwości. I chodzi o to, że kiedy ten dyrektor jeszcze nawet 3 miesiące temu były te wypowiedzi, tam parę miesięcy temu zapowiadał, że nie będzie płatnych przedmiotów w Diablo Immortal, nie będzie dało się kupić przedmiotów, które dają ci przewagę,
to wtedy zapomniał, wyleciało mu z głowy o tych klejnotach, nie? No, na przypadek, jakoś, nie? Jakoś tak, ach, tam no, klejnoty, no, o, ale nie było mowy o klejnotach. Natomiast do czego zmierzam? Chodzi o to, że może się tak okazać przy okazji Diablo 4, aczkolwiek myślę, że no tak naiwnie mam nadzieję, że przy okazji Diablo 4, kiedy teraz powiedzieli jeszcze po tym całym takim powiedzmy szambie, jakie wywaliło przy okazji tego Diablo Immortal, kiedy powiedzieli już po tym wszystkim, że w Diablo 4 będą płatności kosmetyczne i gra będzie buy to play, tak, czyli będzie premium, w takim, tłumacząc na klasyczny język graczy, czyli po prostu będzie się kupowało, tak, mówiąc wprost. No to skoro to powiedzieli już po tym wszystkim, no to chyba, no nie wiem, czy tutaj nagle wyskoczą z jakimś kolejnym dziwnym pomysłem. Szczególnie, że o ile jeszcze Diablo Immortal jest kierowana na rynek wschodni i oni, tam dużo osób pisało też w komentarzach bardzo mądre rzeczy, że tam ja wyraziłem nadzieję w tym moim filmie ostatnim, że Blizzard coś, mam nadzieję, do tej chwili tak sobie myślę, że no jest taka fala niezadowolenia graczy, że nawet w obliczu tych, którzy są zadowoleni, no to i tak dla świętego spokoju i żeby mieć takie poczucie, że jesteśmy fair, nie? Że jesteśmy w porzu jakby firmą, która i tak już ma tyle gdzieś na sumieniu rzeczy, już tyle rzeczy gdzieś tam wpieprzyła po drodze ostatnio, no to już dobra, ziomeczki, sorry, tam nie wyszło, tam te klejnoty, kurde, przypadkiem, nie? Nie tak miało być. I to skasują w patchu, to ludzie tam mówią, że nie, że Blizzard to zrobił intencjonalnie, bo to jest na rynek azjatycki. No to o ile Diablo Immortal jest na rynek azjatycki, o tyle Diablo 4, wydaje mi się, będzie kierowany raczej na rynek zachodni. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że no ale chwila tam powiedzmy, że... Nie kupuję, no przepraszam, mamy taką wersję na rynek europejski, prawda? Ale ja wiem, ale ja mówię, że Diablo 4 będzie skierowany na rynek bardziej, że jest targetowany pod zachodnich graczy, pod tych starych fanów Diablo 1, 2 i 3. Nie? Ja tego nie znoszę, tych targetowań, tych słupków. No ja się z tym zgadzam. Tylko mierzenia po prostu... Nie znoszę tego. Wchodzisz na stronę Blizzarda, wartości, nie zbiera tego. Zbiera to, co jest za oknem? Co? Ja nie, co jest? Nie zbiera. Nie, bo otwarłem okno, czy nie słychać. A, jest okej. Nie zbiera. Jest okej. Tak, no ale wartości, stronka wartości, coś tam. Nie, no wiesz, to jest takie pieprzenie po prostu i mam tego dość, to jest takie korporacyjne bingo. I po prostu, wiesz, ja okej. Można mówić, że mamy przecież silną wolę. Zapasy silnej woli są ograniczone i to jest, uważam, że to jest po prostu marnowanie czasu. I jakby, i bardzo dobrze, że jest ta dyskusja. Dzięki Bogu, że jakby trwa to, być może kogoś się uchroni. Wiadomo, że jak ktoś chce wydać pieniądze, to oczywiście tak, możesz wydać pieniądze na Diablo Immortal. To nie jest tak, że my zabraniamy. Tylko wiedz, że po prostu... No beka z ciebie, no. Co mam mówić? Co mam, tacy miludcy po prostu? No nie, no. Beka. No po prostu, wiesz, z tych ludzi, którzy się pompują, kurde, i bo wiesz, jest PvP, prawda? Kto będzie wygrywał w PvP? No zastanówmy się, kto będzie wygrywał w PvP. No ci, co nawalą po prostu w riftach, czyli nakupują lootboxów. Właśnie to jest po to. Okej? Okay? Mam kupę pieniędzy. Okej. Okay. Jeżeli chcesz tak sobie coś rekompensować, proszę bardzo. I nie podoba mi się po prostu to, co się dzieje. I jasne, niektórzy się grają. Jeżeli ktoś sobie przejdzie, chcę sobie pograłem, sprawdziłem. Nie widziałem tak fatalnego PC portu. Nawet jest tapni, nie, jest to w ogóle, to w ogóle... Niektórzy mówią, że to jest emulacja i ponoć to nie jest emulacja, ale wygląda jak emulacja, bo to... Okej, okay, oni dali tam szybko przypis beta, tak? Do tego, że to jest beta. Natomiast to nawet nie jest port, to po prostu jest kalka. Oni po prostu wrzucili battle.neta tak jak było na telefonie, nie? No. Nie, tak to... to... Dotknij tutaj, ale czy myszką mam dotknąć? Mam dotykać ekranu? Co mam zrobić? To nie jest tak, że odkryliśmy nagle jakieś, bo to już wszędzie lata, ale jakby uważam po prostu, że my jako gracze jest... To nie jest tak, że nie ma... Wyobraźmy sobie, że to, taka sytuacja była 20 lat temu, nie? Nie ma nic innego. Na przykład problem, jak wchodził WoW. Jak był płatny, okej? Okay? Nie, okej. Okay. I ludzie płacili... Znaczy dalej, abonament, dalej za abonament, przepraszam, nie? Ale wtedy nie było wyboru za bardzo. Okej, okay, jeszcze rozumiem. Ludzie chcieli faktycznie... Ale teraz jest tyle konkurencji, jakby dla... I teraz można by powiedzieć, że mógłbym wymieniać godzinami, prawda? Konkurencja Diablo Immortal. W ogóle nie siedzę w portach mobilnych, nie? I tutaj można mnie skasować w komentarzach, to prawda. Że teraz, ale co jest, Jaworski? To jakie mamy alternatywy? Ale ja uważam, że jakby samego faktu szanowania swojego czasu, jakby samego siebie, to jest po prostu... Nie chcę jakiś tych, że... Plucie sobie w gębę, no, że to co... Po prostu, no, jeżeli będą ludzie kupować te produkty, to się nie skończy. I pewno się nie skończy jeszcze długo,
ale brakuje mi takiej ściany po prostu dla tej. Ja powiedziałbym, że historia, bo to przytoczyłem... Mów dlaczego, ścianę? Chcę zakończyć zdanie, bo tak już myślałem, że kończysz. Nie, jakieś takie weryfikacje, bo tak się zastanawiałem. I w sumie nie mam jeszcze ostatecznej odpowiedzi, tak się zastanawiam. No to co, mają zakazać, czy nie mają zakazać? No to trochę tak zakazywanie to... wszystkiego. No właśnie, to nie o to chodzi. Wiesz, zakażą ci czegoś tam, nie wiem, ze skrzynkami, a potem dwa lata później chyba trzeba zakazać przemocy w grach, bo co z dziećmi? No właśnie. A potem chyba, w ogóle, zamiast grać w gry, to może byście się wzięli do pracy albo coś. Okej, 2 godziny dziennie można pograć, dobra? A w Chinach tak dobra. Więc tam nie świdujmy z tymi zakazami. Bardziej wolałbym, żeby, jeżeli już miałoby być jakieś takie rzeczy, jakby regulacje prawne, to... wyraźne komunikaty, troszkę może jak na paczkach z papierosami na przykład, że płatności są takie i takie, musisz mieć świadomość, że coś tam, jakieś na przykład przewidywania, ile możesz kasę wybombić, nie? Albo żeby bardzo wyraźnie komunikować, ale raczej regulacje na zasadzie informowania, aniżeli zakazywania czegokolwiek, bo jak myślę o politykach, którzy mają decydować o tym, w co gram, może ktoś chce wydawać tę kasę, bo tutaj też powiedziałeś o tym, że tam takie mocne słowa, że ludzie po co grać i generalnie ludzie tam tracą swój czas i że tam hatfu na nich, nie? Czy tam, co robić ze swoim życiem? To bardzo niefortunna twoja parafraza trochę. Okej, okay, no wiadomo, ale chodzi o to tak, że plują sobie w twarz i generalnie to lepiej mogliby się zabić niż grać w Diablo Immortal, nie? Jakoś tak to leciało. Jadrek, a miał być family friendly. Sorry. Chodzi mi o to, że oczywiście ja po pierwsze widzę i czytam też komentarze pod tym moim filmem. Po pierwsze od tego zacznijmy, że ja kiedy, nawet do tej chwili, kiedy z tobą gadam, w tej chwili właśnie pykam tutaj, prawda, w Diablo Immortal, nie no, żartuję, jak ja w tej chwili nie gram, ale generalnie do tej chwili do tej gry wracam i generalnie mój odbiór tej gry taki na pierwszy moment był bardzo pozytywny, jeżeli chodzi właśnie o wykonanie i o samą frajdę z zabijania. W tej chwili gram już mniej, bo robię inne rzeczy, ale myślę, że jeszcze do tego Diablo parę razy wrócę. Widzę ludzi, którzy grają cały czas to Diablo i którzy, no tam też zarzekają się, że kasy nie wydają, wiadomo, kiedy te kasy mogą zacząć wydawać, ale chodzi mi o to, że... No sporo osób gra w tego Diablo i mi się podoba. Jakby ja to doskonale rozumiem, co mi się w tej grze podoba. Bo fajne są skille, fajne jest chodzenie, fajna jest fabuła, która wyjaśnia ci historię. Więc jakby wiesz, po co gramy w gry, nie? No tam jakby, no generalnie gry to zawsze zmarnowanie czasu, nie? Można by robić coś ciekawszego, czytać książkę, na przykład, nie wiem, Kolonizacji Marsa, polecam. Czas Marsa, Roberta Zubrina, lokowanie, to nie jest płatne. Po prostu uważam, że to jest cel ludzkości, ale kiedyś o tym jeszcze pogadamy na innym live'ie, na innym podcaście. Natomiast chodzi o to, że po co w ogóle się gra w gry, nie? No ludzie grają w gry, bo na przykład Diablo Immortal. Fajnie się zabija stworki, prawda, jest fajna fabuła umiejscowiona między Diablo 2 i 3, tak? I coś tam jeszcze, nie? Sam jakby jestem w stanie to zrozumieć, no. Ale jednocześnie wiem, do czego pijesz tutaj i totalnie się z tobą zgadzam, bo tu chodzi o to, że niestety troszkę jest tak, że coś tam się podoba i sobie w to gramy, tak zupełnie szczerze i myślimy, że to, że nam się coś podoba, sobie w to gramy, to na nic nie wpływa, ale to, co powiedziałeś, to nasze takie sobie gierkowanie staje się kolejnym malutkim punkcikiem w tych słupkach, wykresach, które dla osób decyzyjnych stają się argumentem, że tak można robić, nie? I pod tym względem cię totalnie rozumiem, bo jakby troszkę ten bojkot ludzi, ja generalnie nie jestem za bojkotowaniem wielu rzeczy i tam uważam, że to tak podkupuje też troszeczkę w ogóle instytucje Metacritic, ocen graczy i tak dalej, te agregatory, co są na wartości, no bo jaką ma wartość agregator, jak dzisiaj wszyscy mówimy tak, świetnie, że zgadzam się z tym, że jest mega fala krytyki w ocenach użytkowników na Metacritic, ale rok temu była, czy tam 2 lata temu była fala krytyki na The Last of Us Part 2 z jakimiś kompletnie bzdurnymi i idiotycznymi argumentami. Oczywiście gra się mogła komuś się podobać, no ale czy The Last of Us Part 2 jest gromna 3 na 10? No chyba nie, tak? Nie, więc jakby, nie. No oczywiście, że nie, tak? Więc chodzi o to, że takie bombing review i taki gniew graczy wyrażony w taki sposób troszkę potem może też podkupywać jakby wiarę innych graczy, którzy na przykład nie interesują się całą tą chryją związaną z Diablo Immortal i potem patrzą na ocenę, mówią, ale chwila, ta gra chyba nie jest 0.5 na 10, nie? Chyba są tu jakieś pozytywne rzeczy, nie? Więc generalnie to jest ta trudność, bo to niezadowolenie ukierunkowane i wyrażone dokładnie w tym Metacritic jest całkowicie słuszne, ale jednocześnie i ono może prowadzić do dobrych rzeczy. Mam nadzieję osobiście, że ono doprowadzi do tego, że jednak Blizzard się upamięta i coś się zmieni w tym wszystkim, no ale jednocześnie też to są te negatywne rzeczy, nie? Pozytywne jest to, że grasz w grę, która ci się podoba, no bo jakby po to są gry, hello, gramy w gierki, które są fajne, nie? Jakby okej, okay, ale negatywne jest to, że grając w tę gierkę, która ci się podoba, stajesz się elementem tej większej masy, które, no i wiesz... Wszystko ma te wady i zalety, nie? Trudne to jest, trudne, aczkolwiek nie krytykowałbym tak bardzo ludzi, którzy po prostu sobie pykają w to Diablo, bo widzę w komentarzach pod moim filmem, że mnóstwo ludzi pisze, kurde, podoba mi się ta gra
I nie rozumiem, czemu ludzie po mnie cistą, że coś tam moja wina, nie? Jakby no, Maciek sobie gra, tam jakiś, czy tam jakiś Tomeczek gra sobie w Diablo Immortal i czemu on jest winien, nie? My wiemy, że za tym się kryje coś więcej, tak? Że to się, za tym się kryje pewien, jakby upadek branży. I kończąc jeszcze ten temat, bo tutaj już się tak trochę skręciłem, sorry, ja tak mam, nie? Że jestem jakiś podobany. Wiecie, chodzi o to. Witamy w Diablo Immortal Podcast. Aha, no tak, tak. Za chwileczkę pogadamy jeszcze o czymś innym. Sponsorowany przez Blizzard. Jak to się mogło stać? Moja ulubiona gra, właśnie grałam. O, siema, wy też gracie. A do czego zmierzam? Bo tutaj wspomniałeś, że tam 20 lat temu, tam argument właśnie, co tam było 20 lat temu, że tam Diablo, że WoW, abonament i tak dalej. Powiedziałbym, że Diablo Immortal, bo taka pierwsza myśl, nie? Co by było, gdyby Diablo Immortal pojawiło się tych właśnie w czasach WoWa? To powiem ci szczerze, że nikomu by nie działało. Nie, tam palicho, ale żeby nic nie było. Bo 20, znaczy nie 20 lat temu, ale te w czasach WoWa, no WoW nie ma 20 lat, nie? Ale w tamtych czasach, chociaż już niedługo, w tamtych czasach raczkowania gier online totalnie agresywny, to była wolna amerykanka, tam wtedy, kurde, kupuję miecz plus 10 do siły za 100 dolców, w porze ziemeczku, za twoje pieniądze, robisz co chcesz. Uważam, że dopiero taką zmianę w podejściu do mikropłatności, oczywiście byli inni pionierzy, ale taką grą, która wywróciła to do góry nogami, free to play, która pokazała, że da się stworzyć uczciwy model mikropłatności nie oparty na pay to win, znowu był LOL. Tak? Który pokazał, okej, okay, kupujcie ze skórki, a poza tym gierka jest totalnie za darmo. Okej, okay, jeszcze kiedyś były runy, ale te runy też dało się zdobyć po prostu grając. Dzisiaj już w ogóle tego nie ma. Kiedyś powiedzmy, że jeszcze były te runki, no ale dalej uważam, że to było mega uczciwe, nie? Natomiast tych 15 lat temu było masa gier i w ogóle dla ludzi to była normalka, tak? Że gra free to play, no okej, okay, no to tam coś kupię sobie, będę miał przewagę, no ale to chyba jest okej, okay, skoro gra jest za darmo, nie? Więc dzisiaj to budzi oburzenie, bo przywykliśmy już dzięki właśnie tej rewolucji troszeczkę takiej obyczajowej w kwestii gier free to play, że to się zmieniło, że teraz gra free to play, że pay to win jest napiętnowane, tak? Bo kiedyś nie było. Potem się stało i teraz mam wrażenie, devowie, deweloperzy, wydawcy znowu testują, gdzie jest granica, nie? Póki co jeszcze w świecie gier mobilnych. No ja ci powiem inaczej. No dajesz, no. No. Nie odnośnie tego, powiem ci super insiderskie info odnośnie gier mobilnych, no. Bo mam trochę wgląd. Niektóre gry robi się, znaczy zresztą nawet to powiedziałeś dzisiaj na podcaście, że faktycznie zakłada się, że 90 parę procent gra za darmo, ale robi się pod te osoby właśnie takie pay to win i te gry absolutnie zaręczam ci dalej istnieją i powstają, tylko są o wiele mniej popularne, okej? Okay? To jest absolutnie wariacja tych gier jakichś cywilizacyjnych i są ich miliony. Mam nawet znajomych, którzy pracowali przy takich grach i tam jest dokładnie tak, że tam szukasz tych kilku osób, które fundują całą grę. I potem się robi tylko pod nich. Autentycznie. I oni od A do Z. Jeszcze sobie gra, no bo musisz być od kogoś lepszy, prawda? Nie mówię, że każdy gra. Więc jakby to absolutnie istnieje, tylko Diablo jest dlatego jest tak mocnym, bo ludzie są związani emocjonalnie, tak, okej? Okay? Tak. To jest ta marka, nie? No wiadomo. I też, no, i też oczekujemy, tak. Oczekujemy też więcej od Diablo. Właśnie to jest też to. Ten cały hejt wynika z tego, tak, właśnie. Że od Blizzarda, jakieś tam, nie? Tak, jakieś kolejne... I przecież Japonia nawalone gacha game, okej? Okay? No. Anime, oni się nie kryją po prostu. Bo w Azji jednak jest tak, też czytałem, że w Azji jest tak, że nie jest niczym złym obnoszenie się z tym, że masz pieniądze. Czy to w życiu, czy w grze, tak? Jeżeli masz kasę, no to naturalne jest to, że kupujesz sobie lepsze rzeczy od kogoś, kto nie ma kasy. Jakby tam to jest przyjęte. I tylko to jeszcze dodam o tym taki malutki adnotacja do tego, co mówiłeś o tych, że jest pojedyncza osoba. Ja gadałem dosłownie z twórcą jakiejś polskiej gry mobilnej, już nie wiem jakiej, że oni robią swoją grę pod jakiegoś szejka z jakiegoś Dubaju, tak, czy coś, tak, i to jest, tak, już tak, oni dokładnie, tak, jakby jego konto jest święte, tak, i te wszystkie, tak, turbo jakieś obłąkane metody płatności, jakieś skrzynki ze złotem za 1000 dolców czy coś, są pod, tak, tego jednego, tak, typa, tego nikt, tak, jakby, nie kupuje, nie? A to jest cała taka historia, przecież była taka, że już wykupił chyba wszystko możliwe, to jeszcze robi tylko pod niego content. To jest w ogóle, chyba mówimy nawet o tym albo podobnym przypadku. Podejrzewam, że więcej jest tych MMO-szejków. Tak, no. A może to jest jeden szejk, który w ogóle ładuje wszystkie te gry, bo nie ma co robić. Może jakby. Ale nie, chciałem tylko się odnieść do tego. Bo że ci ludzie już pewno wyłączyli, prawda? Powiedzieli, dobra, to wal się jak beka z nas.
To nie o to chodzi, że ja jakby chcę, ale beka, bo ja jestem, wiecie, tutaj, ja wiem, więc ja nie muszę grać. To nie o to chodzi. Ja, koniec końców, ja bym chciał dobrze dla graczy, okej? Okay? Bo to o to chodzi. Jesteśmy, uwaga, graczami jesteśmy. Ja bym chciał, żeby ludzie też widzieli, że są inne możliwości. Bo jeszcze tego nie pokazuje. W świecie, gdzie jesteśmy jesteśmy tak zalani przez treści, ile gier wychodzi dziennie na Steamie, jest bardzo trudno znaleźć po prostu te perełki. To, na co warto poświęcić swój czas. I o to mi tylko chodzi właśnie, żeby szanowali graczy. O to mi chodzi. Ja nie mam żadnej przyjemności w tego, że powiem, no ktoś wydał pieniądze. Wydał. Przepraszam, ja też kupiłem Battle Passa, czyli wydałem pieniądze, beka ze mnie, w Rainbow Six. Beka z ciebie też, kupiłem też w Magicu Battle Passa. Okej? Okay? I w ogóle nie zdążyłem go nabić. Ale to już po Magicu się już po prostu się odbiłem. Więc jakby byłem tam. Po prostu. I w jakiś sposób uważam, że być może nie w pełni, albo nie, że nie zawsze warto, ale po prostu Diablo jest takim skrajnym przypadkiem. Po prostu. Jeżeli ktoś gra, super. Mi się też przyjemnie pyka na Diablo. Czy akurat na telefonie gra mi się, źle mi się gra, ale ja nie lubię. Ja jestem przyzwyczajony do konsoli. Okej? Okay? Switch, Steam Deck, Game Boy i tak dalej. Nie lubię grać na telefonie, więc to mam tak ja. Po prostu. Chciałbym, żeby za takie decyzje odpowiadali ludzie, którzy są graczami, a nie takim, którzy widzą tylko słupki. To ja chcę powiedzieć, że szanowano społeczność. Ja się totalnie z tym zgadzam. Zaangażowana, no. Zgadzam się z tobą w ogóle, to tak, bo ja troszkę jestem taki postawiony, jakby sam się postawiłem w tej roli, jakby dlatego też, że no, między innymi jakby tworzyłem materiały sponsorowane z Diablo, tak? Więc jakby gdzieś tam miałem taką myśl, miałem też tego nadzieję, że to się tak nie potoczy, co mówiłem wcześniej, ale jestem troszkę postawiony w roli adwokata Diabła, nomen omen Diabła, bo Diablo, wow. Natomiast to też nie jest tak, że ja jestem fanem gier mobilnych i podoba mi się ten kierunek, tylko że ja jestem... I generalnie ja gram na co dzień w zupełnie inne gry, tak? W sensie jestem otwarty na wszystko i czasami zdarza mi się pykać w diamenciki z Harry'ego Pottera na telefonie, chociaż rzadko. Generalnie rzadko. Ale to jest prawda, to jest najlepsze. Jezu, uwaga, ja to muszę powiedzieć ludziom. To jest Jędrek w pigułce. Pamiętam, jak nagrałeś ten filmik o diamencikach, czytałem te komentarze. A co tam, pieniążki, nieotagowane. Jemu się to naprawdę podobało. Idziemy na imprezę, on gra w te pieprzone diamenciki. Widzimy się, on mi gada o tych pieprzonych diamencika. To jest po prostu, no Jędrek, już mogłeś, nie wiem, po prostu wziąć to mieszkanie, mam nadzieję, żeby ci zaoferowali, zareklamowali, tak już mogę wziąć pieniądze po prostu za to, mogę do nich napisać, zapłaćcie mi, bo chcę zrobić ten film. Ja, nie to, że za darmo, to jeszcze filmik, którego stawia jakiegoś gościa, który reklamuje gówno diamenciki. Super pomysł, Jędrek. To jest właśnie Jędrek, zapali się czymś, to mnie... Po prostu robi, bo chce się chce się tym podzielić. Tak na przykład dzwonisz ostatnio do mnie, bo chciałeś mi, byłeś kompletnie wykończony, ale chciałeś mi opowiedzieć o tym, jak graliście w 8 osób w Mario Strikers. I do tego, ja za chwileczkę tego przejdziemy za momencik. No. Tak, bo tutaj jest w ogóle drugi temat naszego live'a, podcastu, który trwa już godzinę, spoko. Ale czekaj, bo tylko skończę, tam podjemy ciki, coś tam. Bo to muszę tylko zakończyć ten temat. Chodzi o to, że ja generalnie gram mało w gry mobilne i raczej wolę gry singlowe na konsolach. Teraz gram w Persona 5 Royal, prawda? To jest po prostu gra absolutna, tak? Też wolałbym świat, w którym każda gra... W którym każda gra ma taki totalnie uczciwy model mikropłatności, tak? I uważam, że to byłoby lepsze. Natomiast jednocześnie jestem takim wolnościowcem i na przykład ja kiedyś nawet popełniłem taki film na kanale o tym, czemu uważam, że skrzynki w grach nie są złe, tak? Czemu lootboxy nie są złe. No nie będę go teraz streszczał, ale chodzi o to, że ogólnie rzecz biorąc, jestem zdania do dzisiaj, że no jakby... No wolność rządzi, tak? No jakby oczywiście pewne rzeczy patrzę z przykrością na to, na przykład jak teraz, jeżeli Diablo okaże się, nie będzie żadnych konsekwencji i pewne jakby trendy i rozwiązania z tego Diablo Immortal przejdą do porządku dziennego, to będzie mi smutno z tego powodu, ale nadal w życiu nie był za tym, żeby w jakikolwiek sposób to regulować, czy w inny sposób niż powiedzieć tak oddolnie, że fani głosują portfelami albo głosują ocenami właśnie na jakichś dedykowanych tak. Stronach, nie? Ja jestem otwarty na każdy typ gier, gram w każdy typ gier, właśnie nawet mobilnych, jak się okazuje czasami. No i tyle, no. Po prostu nie bronię Diablo Immortal. Jakby w tym uważam, że są dobre elementy w tej grze, uważam, że pewne elementy są, cała pętla gameplayowa jest fajnie wykonana,
ale tutaj zakończę tym moją wypowiedź na temat Diablo Immortal. Generalnie na ten moment muszę powiedzieć, że jestem absolutnie zniesmaczony tym, jak już wyszło wszystko, szydło z wora, jak to wygląda z monetyzacją, z tym wszystkim. Jestem zniesmaczony tym, jak niestety wygląda to wszystko i tak naprawdę dzisiaj... No jest mi smutno z tego powodu, jest po prostu zwyczajnie świecie smutno, że ta marka w takim kierunku poszła, bo to, znowu to powtórzę, po raz chyba czwarty dzisiaj. Uważam, że to było absolutnie niepotrzebne, żeby z tego byłoby okej. Okay. Bez tych płatności. Żeby to było podane w sposób uczciwy. Płacisz za X, możesz dostać X. A że nie było, wiesz, nie lubię kombinowania. I tyle, no po prostu. No tak, tak, tak. No. Wiadomo. I ono, to kombinowanie nie było potrzebne. Bez tego tak, by się udało. I byłoby nawet chyba lepiej. Tak. I mieliby kupę hajsu. I Blizzard, mam pytanie, nie, po nie, co? Nie rozumiem. Po co Blizzard? Czy, Blizzard tak. Czy oni ma takie pytanie? Czy Blizzard naprawdę nienawidzi siebie? Czy oni w ogóle... Czy oni lubią to, jak ludzie po nich jeżdżą? Bo ostatnio było kupa okazji ku temu. Jakby już nawet... Powiem ci tak. Gdyby to było spotkanie zarządu, nie? Że siedzimy w zarządzie, tak, tam Blizzard siedzą i ktoś powiedziałby, słuchajcie, mordy, kurde, jest taka szansa, zupę naszej gry gacze i w ogóle dzięki temu będzie mega dużo hajsu, nie? Zajebisty pomysł. I że ta nie było jakoś hamulcowego, który mówi, słuchajcie, mordy, a może odpuścimy te dodatkowe 100 milionów dolców? Zarobimy to niedługo na tym... Niedługo Overwatch 2, będzie Diablo 4. Odpuśćmy, żeby ludzie... zobaczyli w nas ludzi. Żeby... Jaki Overwatch? Żeby no dwójka wychodzi na chwileczkę Overwatch. A to może zresztą pogadać, ale... Overwatch 1, 2. Tak, no. To, ale to komunikacja Overwatcha to jest inna sprawa. Ale chodzi o to, że nikt nie powiedział, żeby może raz od tych 5 lat, bo to 5 lat temu się zaczęło sypać mniej więcej, nie? To jakoś tak powiedzmy z grubsza. Żeby chociaż ten raz nie wylewali na nas wiadra pomyj. Żeby... Ja myślę, że musiałby się zmienić prezes. Tak no jak ale, to ale było... to za chwileczkę wchodzi chyba tak Xbox. Tak było w Microsoftcie właśnie. No ale to za chwileczkę będzie, bo to jeszcze nie jest klepnięte, tak? Bo tu jeszcze są te urzędy antymonopolowe. Ja czuję, że jak wejdzie Microsoft, to będzie dobra mordy! Czas zrobić tak, z tym porządek, ale widzisz, tak? Ale widzisz, jak się pojawił Spencer w Microsoftcie, patrz ile się zmieniło. Ale on jeszcze... Tylko nie, to, ale przepraszam, to... czy ktoś pamięta, że Xbox 360 miał być always online? Tak, tak, tak. Xbox One, przepraszam. No i jeszcze ten Kinect, było dużo głupiej decyzji, nie? No ale za chwileczkę Spencer może być głową także Blizzarda, tak? Kiedy ta transakcja... Może to są takie ostatnie podrygi? Może ci ludzie z Activision stwierdzili, słuchajcie, mordy, i tak za pół roku pewnie już wszystko będzie klepnięte. Ale możliwe, to już szybko może... Córka idzie na studia tutaj, buduje dom, no trzeba to skończyć, więc tam jebać tam te oceny, bierzemy hajs, potem Microsoft będzie się to sprzątał po nas ten burdel, tak? Może taki był podejście, ja nie wiem, nie? I to jest ciekawy scenariusz, no. Dobra, koniec o tym Diablo, już się nie chcę o tym gadać. Bo tu myślę, że będziemy gadać o tym 20 minut. Tyle rzeczy się ciekawszych działo, a gadamyśmy o tym Diablo i Mortal. Ale nie, to ciekawy temat, przepraszam bardzo. On jest... I powiedziałeś, chciałem powiedzieć tak. Mój kumpel Jay to bardzo mądry ziomeczek. Podcast. I chciałem powiedzieć, że mojego kumpla Jaya... Chciałbym mojego kumpla Jaya pochwalić, ale nie, teraz mówię zupełnie bez szydery. Powiedziałeś mega dużo mądrych rzeczy. Ja też tego aż tak znowu nie śledzę paranoidalnie. Ale nie tak mądrych, ale... nie tak mądrych. Nie, koniec! Powiedziałeś mądrzejsze rzeczy, chcę powiedzieć, że dużo się nauczyłem z tego podcastu i szacun do mojego kumpla Jaya. Nie, proszę o głosowanie w komentarzu. Ale wiadomo, że... Dobra, jesteśmy u ciebie, to wiadomo, że... Nie, właśnie nie. Ja, ludzie mnie nie lubią, nie? Ludzie tam patrzą i mówią, a ten łysy... Tak, to jest tak. Z tobą to jest tak jak z tymi komentarzami na Steamie, nie? Na przykład widzę gościa, 400 godzin, ale łapka w dół. Strata czasu, nie? Ale 400 godzin w grze na jakąś na Ale nie, powiem tak, okej, okay, mały off-top, nie? Ja naprawdę, słuchajcie, teraz to jest... Chciałbym powiedzieć coś, czego nigdy bym nie powiedział może w filmie, bo szkoda mi na to czasu, nie? Ale chciałbym powiedzieć, że ja nawet rozumiem niektórych moich hejterów, nie? Bo tam, wiadomo, kanał na YouTubie zawsze będą coś hejterzy. Bo tak, jest kilka rzeczy, nie? Po pierwsze, mam wadę wymowy. Wchodzisz na wstępie, sorry, że off-top, nie? Bo pogadamy o tym Mario, ale muszę to z siebie wyrzucić, okej? Okay? Przepraszam, miałbyś naturalnie, dobra? Ja bym tobie to powiedział, gdybyśmy sobie gadali tak... No, o to chodzi, no. O właśnie o to chodzi, nie? No, więc dwie minuty, żeby takie szczere zdanie. Jeżeli oglądasz to teraz, Krzysiek tam, czy Tomek, nie? I zawsze sobie myślałeś, jak ja nienawidzę tego łysego skurczybyka, nie? W sensie, że mnie. To ja ci powiem tak, oczywiście nie lubię tego, nie? Nie lubię tego nawet, w sensie uważam, że to... W sensie szkoda czasu na nienawidzenie kogoś, ale troszkę rozumiem. Bo tak, no jestem łysy, nie? Co, szczerze, jest tak, ja czytam jakieś badania, że łysi ludzie, oni powodują, że
Znaczy, z automatu czujesz do nich mniejszą sympatię, nie? Tam ten współczynnik sympatii jest mniejszy. Tak, tak, ale to jedna rzecz. Dlatego mało łysych polityków robi karierę, nie? Generalnie. Tak jest, szczerze. Włosy też powiem. To jedna rzecz. Druga, no wada wymowy. Wchodzisz, ty mówisz, ta wada wymowy, to też faktycznie nie jest tak, że wada wymowy tam jakieś też... W ogóle nie słyszę. Ale... Bo my się znamy. Okay, ale ludzie to podświadomie myślą, że ten człowiek jest jakiś chory, nie? Na przykład, no nie wiem, coś jest z nim nie tak, nie? Bo to faktycznie, to jest wada wymowy, nie? To jest ten mój główny aparat, jakby tym się posługuje, żeby tu przekazywać treści, nie? No mówię tam językiem i tak dalej, ustami, nie? Dalej. Ja mam taką manierę hiperaktywną, nie? Ludzie... oczywiście tam są materiały sponsorowane, prawda? Ale też poza tym, nie wiem, ktoś wchodzi tam do dzisiaj, ostatnio jakiś ziomek napisał, że wiesz, jakiś casualowy komentarz, zawsze tak jest. Jak tam pisze jakiś komentarz pod Archonem, no, czy coś, czy u Krababa, ktoś pisze, ten typ, co mu się podobał, cyberpunk, byka z typa, nie? No ja tak mam, nie? Że mi się podobają rzeczy. Jestem taki, ja jestem w ogóle zdania, że recenzja powinna być taka emocjonalna. Ja nie lubię, ja mówiłem to wielokrotnie, nie lubię, jak to jest taki... Wiesz, no dobra, dzisiaj tak. Dzisiaj robimy recenzję, tak, jest gameplay, tak, muzyka, no, gra. Potem, prawda, już wymieniłem dużo zalet, to tam, żeby było, że jestem rzetelny, to wymienię jakieś wady, tam w piątej godzinie tam wpadły w teksturę coś, prawda, tutaj potem tutaj motion capture nie działał, coś tam, tak dalej, nie, ragdoll nie działał i tak dalej. Chodzi o to, że nie lubię takie recenzje. No. Lubię przekazać emocje, jak gra, wiesz, wiadomo, nie, tam, dzisiaj żyjemy w czasach, że jeżeli skupiasz się na wadach i zaletach, to zawsze wyjdzie ci, z reguły ci wyjdzie 7 na 10, nie? Tak, albo 8 na 10, nie? No wiadomo, jakbyś technicznie oceniał Cyberpunka, bo tam wiem, że to by się mniej podobało, kiedyś możemy to pogadać, nie? No to tam technicznie to w ogóle kiła i mogiła, tam PlayStation 4, no to wychodzi tak z 5 na 10, nie? Ja się zachwyciłem Cyberpunkiem. Tam wiadomo, były jakieś wady i tak dalej. Okej, nawet o nich wspomniałem w tym filmie, ale one były na marginesie, bo jakby nawet mi było tak szkoda, nie? Nawet mi było szkoda ten film zabierać w tym filmie czasu antenowego tym zachwytom nad tym, jak ta gra mnie poruszyła do głębi. I to jest dla mnie, wiesz, jakby, i kumam to. Ludzie wchodzą mnie i mówią, ten typ się zbytnio ekscytuje, nie? Zdzichu, no nie lubimy zagrajnika, bo on nie wspomniał o tym, że gra się tam zacina tam w piątej minucie, tylko mu się podobało, nie? Ja to rozumiem. Ja jestem zbyt taki. Ale ja tak mam i koniec, tak będzie. Więc to była ta chwila. Rozumiem, jeżeli tam Krzysiek z Tomkiem... Nie lubicie zagrajnika? Ja was nie szanuję was zbyt, znaczy nie szanuję. Nie lubię zagrajnika, ale go oglądam. Nie rozumiem. Ale oglądam, to jest taki guilty pleasure. Zobacz, co tam ten łysy typeczek, ten łysy mały skurczywyk, kto tam znowu wyszpądził, nie? O! Ale tam jakieś głupoty ty powiedział. Czaję, więc to tyle chciałem powiedzieć, ale tam przejdźmy do kolejnego tematu, chyba że masz coś do dodania w tym nie, temacie. Nie, no oczywiście, że mam. Jezu, ale ja mam dokładnie tak samo. Są ludzie, którzy do mnie przychodzą. Ja też właśnie, dla mnie też to jest super ważne, przekazywanie emocji, nie? Na streamach. Potem się mnie śmieją ze mnie, że wskakuję na krzesło i krzyczę, bo Jezus Maria Kojima, nie? I ktoś mi wkleił taki komentarz, Jezus Maria, chłop ma 35 lat, jak ktoś mam 33 jeszcze. No ale rozumiesz, nie? Ludzie, jest coś takiego, że niektórzy ludzie nie rozumieją tych emocji, zauważyłem, związanych z grami. Oni się aż tak nie ekscytują i ich to irytuje z jakiegoś powodu. Rozumiesz? We mnie to nie wynika to, haha, na przykład Beka, bo zagranik powiedział gra generacji, nie? A to jest, haha, symulator kuriera, nie? Rozumiesz? Więc ja nie rozumiem, o co w tym chodzi, ale ty nie możesz się tym już ekscytować, okej? Okay? Ja tego nie lubię. Więc ja tutaj wcale nie będę bronił ludzi. Ale ja nie ich bronię, bo tam powiedziałem, że ich nie szanuję, coś tam, nie, że ich nie szanuję. To właśnie, nie, że ich nie szanuję, ale nie, że ich jakoś specjalnie szanuję, tak? Chodzi o to, że nie kumam tego, czy mu ktoś ma kogoś hejcić, bo sam tego nie robię, ale powiedzmy, że jestem w stanie znaleźć dla tego pewne uzasadnienie, tak? To nie jest coś, co ja uważam za dobre. Wydaje mi się, że szkoda czasu na to, bo możesz wyprodukować coś, to może coś, nie wiem, coś nauczyć kogoś, jakieś miejsce z takiego, wiesz, odpoczynku, nauczyć, pokazać jakąś inną perspektywę na coś, a takie... Oczywiście krytyka jest ważna, okej? Okay? Żeby to było jasne. To nie jest tak, że teraz wchodzimy Jędrzkowi w tyłek, bo... Nieprawda. Przepraszam bardzo. Mieliśmy sytuację sporną. Pamiętasz, jak przeszedłeś Resident Evil na Easy? Ja ci to punktowałem. Bo się bałem, okej? Okay? Bałem się i... Ale ja wiem, i rozmawialiśmy o tym. Ale teraz już, ale kolejnego Residenta już skończyłem na normalu, tak? Tego ostatniego, okay. Village. O kurde, chyba nie mieliśmy o tym nie mówić. ale przyznaję, miałem coś takiego, bo... Ale mi to absolutnie przeszło. Zagrajnik to frajer. Ale było coś takiego, jest coś takiego, że jest kult grania na hardzie, okej? Okay?
Pozdrawiamy Macieja Makułę, okej? Okay? Tu nie ma bana na YouTubie, to możemy wymieniać jego imię, nazwisko, okej? Okay? Ale poważnie, pozdrawiam Maćka, bardzo go lubię, Wąziu. Ale serio, jakby niech sobie ludzie grają jak chcą. Oczywiście, że ja nie chcę spłaszczać dyskusji do tego, że dobra, to teraz każdy niech sobie robi co chce i w ogóle nie ma dyskusji. Absolutnie nie. I trzeba dyskutować, nie? Tylko chodzi mi o to, żebyśmy wiedzieli dokładnie, co krytykujemy, dlaczego, a nie, że o, jemu się podoba, mnie podoba, to beka z ciebie. Więc ja tutaj muszę troszeczkę dokonać, uwaga, refleksji wewnętrznej podczas tego podcastu. I drugi raz, już trochę pachnie niewiernym Tomaszem, muszę się uderzyć w pierś odnośnie ludzi grających w Diablo Immortal. O kurde, wraca. Boże, znowu. Bo przyznaję, że i widzisz, i sam popłynąłem, dobrze powiedzieć, ej, Jaworski, ty hipokryto, ale powiedziałeś, że beka ludzi, którzy grają w Diablo Immortal. Beka! Ja tak jak mówiłem, tylko właśnie ostatecznie, żebyśmy byli świadomi, jeżeli komuś się podoba, ja nikomu nie chcę zaglądać do portfela, nie? Jakby ostatecznie po prostu, wiesz, ja bym tylko chciał, żeby ludzie czerpali, uwaga, radość, emocje, widzieli drugie dno i przede wszystkim widzieli, ile roboty kosztuje robienie gry, okej? Okay? I ale też tutaj wychodzi, to właśnie nic nie jest takie prościutkie, wychodzi też właśnie to, że ktoś poświęcił dużo pracy, nie znaczy, że to jest dobre i warte waszego czasu. Bo jest taki zalew treści, ja troszeczkę się powtarzam, bo to jest cały czas rzecz, która zajmuje moją głowę. Ostatnio jest tyle gier, nie wiadomo za co się zabrać. No. Chyba, że jesteś fanem jednego gatunku, no to spoko, okej? Okay? Lubię Souls-like'i i tylko gram FIFA co rok, nie? I to jest coś takiego, co ja teoretycznie nie jestem w stanie zrozumieć, no bo tak naprawdę ja i ty z racji tytuby, bo recenzujesz, ja jako streamer, to ja streamuję różne gry, nie jestem streamerem jednej gry, nie? Więc u mnie się pojawiają bardzo, oczywiście, że mam jakieś tam preferencje, ale są takie momenty, na przykład teraz, ja nie wiem, za co się zabrać, po prostu. Jak ja bym chciał ograć wszystko. Tak zwana kubka wstydu. I ja raz na jakiś czas robię to wszystko, że zeruję. W ogóle poszedł inny temat, ale to chyba tak miało być, nie? Że zupełnie resetuję całą kubkę wstydu i stwierdzam, zapominam o tym wszystkim, bo oszaleję. Ja nie chcę grać, bo muszę to ograć. To można zwariować. Aczkolwiek w jedną grę musiałbyś zagrać. Dokładnie do 28 września tego... No muszę, tak, ale Persona 5 to jest... No, to jest arcydzieło, nie. Persona 5 Royal to jest... Chcę powiedzieć tak, słuchajcie. Ja tej gry jeszcze nie przeszedłem, bo to wiadomo, na zagraniku zawsze smoku tam... możemy przejść później na przykład na chwileczkę do tego tematu. Ale nie musimy, ale możemy. Chcę powiedzieć, że ja tej gry nie skończyłem. Teraz ją właśnie przechodzę. Jestem na 27 godzinie. Gra się chyba dopiero zaczyna, takie mam wrażenie. W sensie daleko jeszcze do końca w ogóle. LOL. I każda sekunda obcowania z tą grą. To jest absolut. To jest dotykanie absolutu, tak. To jest... Tak, ale widzi, że to jest wszystko tak dopracowane, że się za głowę chwytam, że tak da się dopracować rzeczy w grze. To jest niesamowita, jest to po prostu Persona 5. To jest niesamowita. Więc jeżeli gra. Nie wiecie, w co grać, na przykład, nie wiem, macie za dużą kubkę wstydu, albo na przykład, jeżeli ktoś, nie wiem, czuje, że nie chce dalej obrażać Macieja, tutaj Jaworskiego, Jaya, faktem grania w Diablo Immortal, to może sobie odpalić na przykład Personę. I już niedługo Persona będzie na PC-cie, na Xboxie, wszyscy to wiedzą chyba, więc nie wiem, czy jest sens o tym specjalnie gadać, ale ja się bardzo cieszę z tego powodu i czekam na ogłoszenie Persony 5 Royal na... Na takim, gdyby tylko było takie urządzenie, taka mobilna konsola, na której możesz sobie grać w każdym miejscu i czasie, poza domem także. Gdyby tylko była taka konsola, na której mogłaby się pojawić Persona 5 Royal, kiedy będzie na Switchu. Mam nadzieję, że ogłoszą też na Switcha. A jak będzie streamowana na Switchu, to beka ze Switcha. Nie, to beka wtedy, to ja powiedzieć tak, nie? Wtedy zrobię live'a z fikołka. Dziękuję. O nie! Ej, w ogóle, mieliśmy rozmawiać na tym podcaście na temat, bo przecież był cały Summer Game Fest i wyszedł Diablo Immortal. Ale ja właśnie jeszcze nie grałem w ogóle nic. No. Boże, okej, okay, dobra, Summer Game Fest. Okej, porządku, myślałem, że mówisz o demach na Steamie, dobra. Zadawałem się. A wiesz, że ogrywałem? No właśnie, ja nie grałem, właśnie dlatego nie gadajmy o tym, bo ja właśnie nie miałem czasu pograć w demkę na Steamie dotychczas, no. Ale nie, dobra, przejdźmy chociaż, proszę, Summer, uwaga, bo będziesz zaznaczał, nie? Jakby w filmie. To właśnie jedyna rzecz. Może mniej więcej gadamy tu o tym. Będę. Tyle wiesz, tam będę podnosił rękę. Okej, dobrze, ale to kto pierwszy powie, zagrajmy w koń pika łuk o to, kto pierwszy podejmie temat z jakby to, co mu się podobało na najbardziej. Ale ja nie widzę ciebie, oszuście. Dobra, ale zaufam ci, okej? Okay? Widzowie będą wiedzieć, okej? Okay? Koń pika łuk, pamiętasz zasady? Tak. Okej, uwaga, na trzy, uwaga.
Koń pika. Zawsze. Wszyscy zawsze robią, bo to jest najlepszy dźwięk. Bo to jest śmieszne. Okej, dobra, więc jeszcze raz, podejście drugie, okej? Gramy do jednego zwycięstwa, dobra? Dobra. Uwaga. Dobra. Koń pika łuk. A, przepraszam, bo jeszcze jest wariant katapulta. Ale nie wytłumaczyłeś. Żart źle wszedł. Ale okay, nieważne, to jest inside joke. Nie, przerywamy w tym momencie. Nie, okej. Nie, przerywamy, nie. Wrócimy do tego. Zaczynasz. Okej, dobrze. Bo ja dam łuk w ogóle, a ty dałeś rebusz, czyli... Ale ty nie miałeś DLC wykupionego. To jest właśnie przykład mikropłatności w życiu, okej? Okay? Jay, gramy w kolpika łuk, a Jay daje trebusz, bo kupił ty DLC. I co? I ty śmiejesz się z ludzi, którzy grają w Diablo, no, tak? Ale dobra. To jest ale nie naprawdę wydawajcie za to, co chcecie pieniądze. To nie o to chodzi. Nie. Zagrałeś trebusz, okej? Nie, powiedziałem tak, trudno. Dobrze, nie dałeś bomby atomowej, no, bo musiałby skończyć podcast. W tej chwili musiałby skończyć podcast, okej? Okay? Jezus, właśnie. Dobrze, więc tak, chcę powiedzieć... Dużo się wydarzyło. Tak, ja przyznam szczerze, nie widziałem wszystkich konferencji, stąd chciałem zacząć, bo pewnie ty nie potem... Nie chcę, żebyś wymienił. Co ci najbardziej zapadło no w pamięć? No właśnie to chodzi. Tam było to i to. Co mnie to interesuje? Co ciebie interesuje? W piątej minucie Todd Howard powiedział, że... No właśnie, Todd Howard. Chcę powiedzieć, że tak. Starfield. Powiem wam tak, nie? Mam bardzo ambiwalentne odczucia odnośnie Starfielda, natomiast... Chyba znowu będziesz to mógł powiedzieć, że jestem tą osobą, która poprzez swój jakby entuzjazm, nawet taki w pewien sposób umiarkowany, ale jednak... Niszczy branżę gier! Zagrajnik niszczy branżę gier, nie? To będzie w ogóle nagłówek. Ale przyznam szczerze, mimo bardzo, bardzo, bardzo wielu wątpliwości, które miałem oglądając i do dzisiaj mam, i pewnie jeszcze nowe się urodzą do czasu, kiedy będzie premiera Starfielda, to pod koniec tego wszystkiego musiałem stwierdzić, kurde, no niestety chyba na tę grę czekam, tak? W sensie, ja wiem, że wszystko się może wydarzyć, że potem się okaże, że no jednak gra będzie słaba, coś tam i tak dalej. Chociaż z drugiej strony bym aż tak nie demonizował tej Bethesdy, bo miała jedno potknięcie z tym Falloutem 76, dlatego że robił to jakiś zespół poboczny, to nie robił core team Bethesdy, to jest ważne, tylko to w ogóle tam, to jest bardziej złożone. Powiedzmy, że Fallout 4 troszkę zawiódł oczekiwania, chociaż sprzedał się świetnie i ludzie grają w niego jak dziki do dzisiaj. Ale generalnie co było wcześniej? Skyrim, który dzisiaj jest takim trochę chłopcem do bicia, ale tak naprawdę, kurde, Skyrim, czy wy ludzie pamiętacie, jak był odbierany Skyrim w dniu premiery w 2011 roku? To było objawienie, gigantyczny świat, mega grafika, możliwości, wiadomo, ludzie mówili tam, fabuła gorsza, coś tam słabego, powtarzalnego i tak dalej, ale generalnie Skyrim w dniu swojej premiery był objawieniem. Oblivion także! Morrowind także. Fallout 3 był krytykowany przez fanów, powiedzmy, starych Falloutów, ale generalnie uważam, i do dzisiaj to mówię, i zawsze to podkreślam, że w mojej opinii to Fallout 3 tak naprawdę zapoczątkował istnienie tej marki w mainstreamie, bo wcześniej Fallouty były bardziej niszowe. Były dla fanów konkretnie, nie sprzedały się za dobrze 1 i 2 i to były takie mega perełki dla fanów RPGów klasycznych, ale dopiero Fallout 3 spowodował, że dodał wiele elementów marki w ogóle, które są mega kultowe dzisiaj. Wyniósł w ogóle Vault Boya, uczynił z niego mega ikoniczną postać, tak naprawdę, która zaczęła się pojawiać wszędzie w materiałach promocyjnych. Fallout 3 był dobrą grą, koniec, coś chciałem powiedzieć. I do czego zmierzam? Po co był ten wstęp? Chodzi o to, że ludzie tam mówią, no pewnie znowu Todd Howard wyjdzie i tam obiecuje gruszki na wierzbie, a przecież Bethesda, tak? No otóż... No i jakby... trochę mają rację. No ale nie, poniekąd mają, tak mówię tutaj, tylko że podkreślam, że akurat Fallout 76, który no to będę tam już wyszedł na prostą bardziej, dalej to jest gra w mojej opinii 6/10, co mówiłem w moim ostatnim filmie, ale jakby dzisiaj Fallout 76 naprawdę, no wyszedł na prostą, tak? I ma naprawdę bardzo dana społeczność i tam w ogóle, nie? Jakby pomijam ten, ale dalej, robił go poboczny zespół. Natomiast Bethesda, ta korowa, kurde, no nie ma jakichś takich turbo potknięć. Wiadomo, tam zbroję dla konia zawsze można wypomnieć, coś tam, nie? Ale to nie jest tak, że czego Bethesda się nie dotknie, to ha ha hi hi, nie? Ja nie wiem, ja nie gram w te gry, więc nawet nie ma jak się wypunktować. No dobrze, ale tam nawet olać, bo tam oczywiście można je punktować, tam już widzę ten komentarz, który pisze Krzysiek, że zagrajnik, ty łysy skurczybyku, nie masz racji, gdyż, nie? Okej, okay, tak może być, nie? Natomiast o co mi chodzi, do czego zmierzam? Trochę się podjarałem tym Starfieldem. Oczywiście. Może być w momencie, tak. Ale ja podzielam twoje zdanie. Też wiadomo, 20 klatek, bla, 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 popiny. Dobra, widziałem to, nieważne. Że wiadomo, że postacie, że już jakieś tam problemy z rotującą głową znaleźli. Tam mika postaci, nie, i tak dalej. Tak, wiadomo, widać, że grał Bethesdy, ale w momencie, kiedy zobaczyłem strzelanie, trochę bardzo mi oklap. Nie, okej, dobra, to strzelanie będzie, tylko że tak, to strzelanie...
ono ma chyba jakiś fanów, bo jak pamiętamy, Fallout 4 poszedł w kierunku looter shootera i właściwie to jest de facto looter shooter z elementami RPG-owymi i wydaje mi się, że no, jest powód, dla którego ludziom się, wielu osobom, mimo narzekań i powiedzmy gorszego przyjęcia przez krytyków i branżę, to jednak Fallout 4 sprzedał się dobrze i no, odniósł duży sukces. Czyli jednak ludziom ta formuła looter shootera z tym drewnianym już wtedy strzelaniem na tym silniku Creation jednak przypadło do gustu. No bo faktycznie tam to jest taki, ten model jest taki, tego strzelania jest taki rozpaćkujący się. Nie wiem, jak to bardziej opisać, ale powiedzmy, okej, okay, ja też nigdy nie byłem fanem tego modelu strzelania, ale on jednak ma swoich, no, zwolenników, nie? Ale dalej, uważam, że w Starfieldzie to strzelanie nie będzie kluczowe. Oczywiście teraz wróżę z fusów, no bo tak naprawdę nie wiadomo, jak będzie. Gra będzie za rok miała wymiarę. Natomiast wydaje mi się, że tam jednak będzie taki zwrot w kierunku narracyjnym, jeżeli chodzi o główny wątek, który już ogłoszono będzie trwał tam do 50 godzin, tak? Te 450 godzin. Uważam, że będzie dużo questów pobocznych. Zawsze gierki Bethesdy słynęły z fajnych... Te główne wątki były gorsze. Skyrim miał kiepski główny wątek, ale te poboczne wątki aktywności były fajne. I na wydaje przykład mi się... zabij 10 guli. No nie, no ludzie ci powiedzą, że na przykład, nie wiem, wątek gildii złodziei w Oblivionie, legendarny, nie? Albo coś tam, gildia czegoś tam w Skyrimie. Nie, te poboczne wątki były okej i ludzie je lubili. Tam poboczne, w ogóle fabuła w Falloutie 3 i też właśnie poboczne questy w Falloutie 3, mega sztosy uważam, fabularne. Więc to nie jest tak, żeby Destin nie umie pisać historii, jasne. Ostatnimi czasy troszkę się tutaj opuścili na tym polu, ale mają długą historię pisania zajebistych historii. Wiesz, Morrowind, w Oblivionie, no główny wątek, znowu, te główne wątki, po Morrowindzie te główne wątki były takie sobie, ale mega dużo było dobrych historii i storytellingu w grach Bethesdy i tego nikim nie odbierze, tak uważam. Natomiast, tutaj, do czego zmierzam, uważam, że ten Starfield może stać fabułą. Oczywiście to się wydaje takie trochę absurdalne, zważywszy na to, że będzie tam 1000 planet do eksploracji, które pewnie... To był ten moment, w którym właśnie przestałem... Nie będą unikatowe te planety, tak? Ale jakby nie wiem, po co... A nie wolałbyś, żeby było 8 i 1 ale dobrych, nie? No, tak, wiesz co, powiem ci tak. No jak? Coś ci powiem, Jay. Powiem, Jay, mój kumpel Jay to dobry ziomeczek, tak? Ten wierszyk, piosenka. Mój kumpel Jay... To ziomeczek jest. Para pa pa pa. No. Off top, słucham. Chodzi o to, że ja akurat. To wynika może z tego, że jak byłem dzieckiem, to byłem takim cebularzem, byłem biedny, nie? Byłem biedny. No, młodzież tego nie zrozumiał, ale ja byłem biedny, nie? Ale poważnie, nie? Dzisiejsza młodzież tego nie zrozumie, okej? Okay? Ale ja autentycznie tak było. Byłem biednym dzieckiem. Ja spałem w jeziorze. No okej, okay, no. A tak, tak. Right. Luksus, okej? Okay? No. Nie, ale poważnie. Chodzi o to, że ja miałem tak, że na przykład, nie? Kupiłem sobie Game Boy Advance. No i to był dla mnie duży wydatek. To w ogóle tam kieszonkowo do dwóch babć, wszystkie jakieś pieniądze jakieś tam znalazłem, ktoś mi dał. 2 lata oszczędzania, nie? No powiedzmy, może ponad rok oszczędzania. Kupiłem tego Game Boya i mówię, zajebisty Game Boy, nie? Super! No, ale nie miałem gier żadnych, nie? Tam miałem jakiś zestaw top 100 gier pirackich, które miałem na starego Game Boya, które dostałem od kogoś. No, ale generalnie to nie miałem gier, tam pożyczałem od znajomych tego Game Boya Color. To jest historia o tym, że musiałeś znaleźć grę, którą będziesz mógł maksymalnie długo grać. I to właśnie długo. Tam w ogóle kupiłem 4 numery Game Boya magazyn, tak? I podjąłem decyzję, to było objawienie. Gra, w którą mogę grać w nieskończoność. Bo stać mnie tylko na jedną. A i tak dopiero za 3 miesiące, nie? Więc to musi być dobry wybór! Gra, która ma duże zawartości, także może losowej, albo... Zaraz. Czyli przez 3 miesiące odpalaj sobie tylko ten ekranik Game Boya. Nie, no grałem w gierki z Game Boya Klasyka i te Pokémon, na przykład Pokémon Crystal, pożyczyłem od znajomego, nie, na Game Boya Color. Więc coś tam miałem, ale to nie były gry dedykowane Game Boya Advance, nie? Natomiast jak już miałem kupić jedną grę, to musiał być jakiś turbo sztos, wiesz, miałem taką pokusę, kupię sobie Mario, nie, ale przejdę to Mario w 10 godzin, nie będę w kółko chodził w tych samych mapkach, nie, jakby no bez sens. Advance Wars, to była odpowiedź. Wytylkowałem to idealnie, okazało się, że to był strzał dziesiątkę, bo tę grę można było grać w nieskończoność, tak? Okej, kampania była skończona, chociaż była mega długa, ale był warroom, były versus mapy, można było mieć edytor. Ten edytor to już był taki... To było ostateczne potwierdzenie. To jest gra, w którą mogę grać wieczność. Więc do czego zmierzam? Chodzi o to, że to dzisiaj tak mam, że jak słyszę, że gra ma zawartość generowaną losowo, albo właśnie, że była jakaś część wygenerowana proceduralnie i że tam są potencjalnie olbrzymie płacie przestrzeni do zwiedzania, to z jednej strony mam taką myśl, może być drugi No Man's Sky, czyli nudy w wuj,
Tak? No generalnie umieralnia. No nie jestem fanem. Ale No Man's Sky się odbił. Ja wiem, on ma swoich fanów i generalnie uważam, że to jest ta gra jest dobra dzisiaj, ale mnie nudzi, tak? Nie lubię chodzić po tych światach, to są dla mnie nudy mega. Ale o co mi chodzi? To może być gra, która będzie po prostu mega nudna i do widzenia, ale jednak ma nieskończenie dużo zawartości. No, ta cebula we mnie jest silna, tak? Więc, powiem ci szczerze, uważam, że to, te 1000 planet, jestem zdania, że to się da dobrze rozwiązać. W sensie, no w ogóle czy przykład Daggerfalla tam nasuwa, nie? Bo to jest w ogóle jakby Bethesda wróciła po latach do Daggerfalla, nie? Ale uważam, że da się na takim olbrzymim, absurdalnie wielkim, gigantycznym, może też niepotrzebnie dużym świecie, da się w nim utkać fajną historię i stworzyć jednocześnie dużo zawartości takiej właśnie generycznej, ale dalej atrakcyjnej. Uważam, że to jest możliwe. Nie wiem, czy Bethesda to podźwignie, ale nie chciałbym w tej chwili być taką osobą, która będzie krytykować, nawet nie zagrawszy jeszcze, tak? Uważam, że to ja jest rozumiem, ale mówimy na podstawie tego, co pokazali. I na podstawie tego uważam, że to jest do ogarnięcia. Fajne były typografie, fajnie był stworzony ten świat. O Jezus Maria, dzwoni do mnie z masną. Musimy kończyć stare za chwileczkę tego live'a, ten podcast. Daj, czekaj sekundkę, ja to będę wytnę, nie? No, wyciszył się, dobra. Przepraszam, nie wiem, czy to wytniemy, ale dzwoni do mnie z masek, który pożyczył mojego Steam Decka. I za pół godziny musi odebrać mojego kompa, bo tam coś teraz nie zabije. Mamy pół godziny, okej? Okay? Deadline! Deadline. Dobra. No. To co ja tam mówiłem? No i w ogóle uważam, że się da. Twoja kolej. Nie, to tam, okej. Więc wracając do tego ciągłego, niezachwianego podcastu, chciałem tylko powiedzieć, że ja lubię, jak jest bardziej skondensowana historia, ale ja nie znoszę otwartych światów, więc... dlatego takie rzeczy, ja nie lubię, po prostu, powiem tak, uważam, że takie rzeczy generyczne, które się powtarzają, dla mnie to jest taka strata czasu. To jest moje po prostu podejście, okej? Okay? No jest tak, że nie można mieć innego podejścia. Właściwie nie powinien tego mówić. Nie można, zakaz. To jest chyba oczywiste, ale dlatego lubię gry Kojimy, okej? Okay? Na przykład Death Stranding, gra z nie ma twardego świata i w której... Prawda? Nie robiłem, ale nie robiłem, byłem mało pobocznej misji. Ja też. I to i bardzo dobrze, że mnie grillujesz za to. Ale nie, ja cię nie grilluję, w ogóle ja się z tym zgadzam. Ale to jest dobrze wypomniane, tylko chodzi o to... Ale to jest dobry przykład właściwie, dobrze, że podałeś właśnie Death Stranding, bo Death Stranding jest dobrym przykładem, tylko tam nie jest wcale taki duży aż świat. Wbrew pozorom. Wreszcie powiedział, że jest za mały. Tak, zgadzam się. Aczkolwiek... jest za mały. No, ale niewiele za mały. Jest bardzo bliski ideału, uważam. Ale... I uważam, że Death Stranding można pokazać, że kino drogi takiej, tylko tam nie ma takiego właśnie typowego... Znaczy, były typowe te kontenty, tylko przewieźć pizzę, rzeczą tylko w jednym... Te zadania poboczne. Były takie, które nic nie rozszerzały. Ja ich nie robiłem. Nie wymaksowałem tego. Nie chciało mi się faktycznie. Ale jakby taka sama podróż, tam była ważna podróż. Właśnie świetnie został zrobiony nacisk na to, że tam się po prostu przyjemnie chodziło. To nie jest takie proste, zrobić grę, w której się przyjemnie idzie do przodu, okej? Okay? Mm-hmm. Albo do góry, albo się gdzieś wspina, albo kombinuje, że jak przejść i wpleść to w historię. Chodzi mi o to, że jakby te podobne questy powtarzają się w tych otwartych światach dla mnie. I ja już to wszystko widziałem. Ja wiem, czego szukam w grach, okej? Okay? Czyli takich rzeczy, które albo, na przykład jak gram visual novel, na przykład serię Zero Escape, które wykraczają poza, prawda? Jest doświadczenie transcendentne, okej? Okay? Czyli nagle zaczynasz się interesować fizyką kwantową, zaczynasz czytać emergencję z perspektywy filozoficznej, matematycznej. Zaczynasz jakby sięgać po rzeczy, które są w grze, zaczynasz się interesować poza, okej? Okay?
albo niesamowite plot twisty, historia, House in Fata Morgana, prawda? Łzy ciekną w oczu, z oczu. Uwaga, muszę to powiedzieć, muszę to zrobić po prostu dla tych wszystkich pewno 5 fanów w Polsce House in Fata Morgana, najlepszej wizualnej, w ogóle najlepszego praktycznie doświadczenia, właściwie top 3 doświadczeń historii narracyjnej, jakie w ogóle w życiu przeżyłem. Gra trwa 45 godzin. I jakby. Dobra, nie będę aż tak mocno pił tego segmentu, to jeszcze innym razem, ale chodzi o to, że ludzie mi dziękowali, że o tym powiedziałem. Oj, tak, nie mam co robić. Sięgnęli, mówią, że to jest niesamowite. Ludzie siedzieli codziennie po kilka godzin. Miałem ten. Pozdrawiam Dżubina, który siedział po nocach po prostu i grał. Do rana mówi, że. Bo nie mógł się oderwać. Takich rzeczy szukam w grach, okej? Okay? I rzeczy, które widzę w zadaniach pobocznych, tego nie dadzą. Po prostu. Może te, dawałem naprawdę szansę otwartym światom, zawsze się kończy tak samo. Ale ja się muszę nawet z tobą, Jay, zgodzić. Bo generalnie... Chciałem tylko powiedzieć, no. GTA 5, okej, okay. Już chyba mogę zaspoilerować, bo jeszcze przynajmniej najmniejsze 5 generacji będzie piątka, ale słuchaj, zobaczyłem tylko na internecie quest tego, nie wiem, czy grałeś GTA 5? Tak. Jest ten quest, że żona cię zdradziła z tym, z tenisistą i rozwalasz mu dom. Ten, co jest na zboczu. Tak mi się uważam, że to jest mega quest. To nie jest poboczny. I ściągnęło mnie. Dlatego kupiłem GTA w ogóle. No ale i tak się odbiłem. I tak tam prędzej czy później. No bo otwarcie się... Ale ja już jako dziecko tylko strzelałem sobie i uciekałem przed policją. Więc jakby w ogóle nie jestem nauczony otwartych światów. Więc no, to jest kwestia, czego się po prostu szuka w grach. I ten Starfield podejrzewam, że absolutnie może dowieść. Tylko, muszę ci tylko o całym świecie powiedzieć, bo tak to jest istotne, bo ja generalnie mam tak samo jak ty. Ja jestem fanem otwartych światów, to? Ale w ogóle nie korzystam z tego, co one dają. Ja nie robię tych questów. Ja nie jestem. Ale ja ci mówię, że ja jestem po twojej stronie, bo ja uwielbiam otwarte światy, ale nie robię tych znaczników, nie szperam wszędzie, nie robię questów pobocznych. Ja generalnie przychodzę do gry bardzo prosto. Ja idę od punktu A do punktu B i jeżeli coś totalnie przetnie mi drogę, to zrobię, ale generalnie ja gram w gry nawet mega otwarte, bardzo liniową. Jestem też osobą, która tak samo jak ty, wiesz, Danganronpa, tutaj Persona, wiesz, masa gier, które są takie narracyjne, które są totalnie liniowe i mi to w ogóle nie przeszkadza. Natomiast uważam, tutaj tylko ci powiem o tym Starfieldzie, czemu to może być dobre, bo dla mnie osobiście największą wartością otwartego świata jest to, że jest otwarty i że daje ci potencjalne możliwości, których ty w ogóle nie myślisz wykorzystać, ale mogą się one nawet ograniczać wyłącznie do widoku i że ty wiesz, że możesz tam na tę górę w oddali wejść, a to, że na nim nie wejdziesz, bo ci się nie chce, to inna sprawa. Ja tak właśnie gram w takie gry. No i tyle. Dlatego jakby ja w ogóle nie potrzebuję tego wypełnienia. Ja potrzebuję pięknych, otwartych przestrzeni i tej świadomości, że mogę, ale i tak tam nie pójdę, bo mi się nie chce. Bum. Dziękuję. Tak, ale to w ogóle moglibyśmy teraz zejść na Elden Ringa. Ja w ogóle mam 130 godzin, a dopiero wszedłem za stolicę. Zimowy. Ludzie kończą grę po 90 godzinach. Ja tam mam 130 i jestem tak jeszcze z 50 godzin co najmniej przede mną, bo maksuję każde zadanie, bo tam są tak dobre. Uwaga! To jest w ogóle jakaś sprzeczność, ale... Znaczy już są momenty, że mi się trochę przejada po prostu. Już za bardzo po prostu wszystko zaczynam wylizywać. Ja mam tendencję do wylizywania. O mało tak na przykład w Tomb Raidera... Tomb Raider, przepraszam. Tutaj przepraszam Rysława. Tomb Raider. To jest tak bite w nasz po prostu Tomb Raider, że to jest, że dziwnie czuję, jak to mówię, chociaż staram się poprawnie wymówić. Po prostu. Ale w Rise, czekaj, drugi to był... W drugiej części tego resetu, Jezu, nie pamiętam, zimowy. To był Rise chyba. Tak, bo trzeci to był Shadow. To o mało nie przestałem grać w grę, bo chciałem robić wszystko poboczne. Więc jakby mam taką tendencję, ale trochę strasznie się, po prostu przejadam się w pewnym momencie. Nie da się zrobić, zresztą to jest nawet normalne, nie da się zrobić tak unikatowej treści pobocznej na tak długo, tak dużo. Więc ja bym wolał, żeby na przykład marzy mi się taki otwarty świat na 20 godzin. I plus opcjonalnej zawartości 5 godzin. Tak to widzę. Aczkolwiek no łupię w tego Elden Ringa. Trochę żałuję, że aż tak bardzo wylizywałem rzeczy. Powinienem robić tylko dodatkowe questy postaci, bo są niesamowite. Są tak świetne, tylko trzeba lubić taką... No trzeba lubić tą formułę soulsową. Jak ktoś nie lubi, bo twierdzi, że jest to takie niekonkretne, że są takie niepowiedzenia, z jakąś taką aurę tajemniczości, to wiadomo, że mu się nie spodoba, ale
w Elden Ringu kupuje to. Więc jakby, no, więc ten Starfield... No zagram. Można zagrać nawet nie płacąc za dużo, ponieważ będzie on... Gdyby tylko była taka usługa, która pozwala grać w gry, jakby nie płacąc za konkretną produkcję, ale... Nie, no tak, no, Microsoft zaorał. Zresztą dzwoniłeś do mnie na Steamie, Microsoft zaorał. Świetnie, nie, no to i to widać. Tak, no zaorał. Zaorał i widać, jak długoterminowość, długoterminowe planowanie, po prostu, wiesz... Ostatnio się u mnie kłócili na Discordzie, nie? Że suniarze już tutaj, bo oczywiście, proszę państwa, pojawił się, nie, musimy o tym powiedzieć, pojawił się zbawca Kojima, okej? Okay? Śmiali się ze mnie, bo skoczyłem na fotel po prostu z radości. To było niesamowite. Ja myślałem, powiem tak, wierzyłem już w różne plotki na temat Kojimy, na przykład Abandon. Chyba ale... to jednak nie przejdzie, co? Chyba... Nie, no nie, nie, to kiedy indziej można o tym porozmawiać, to już tam... A to też trochę jest takie odbicie, jak bardzo można zawierzyć czemuś, co nie ma sensu. Ja lubiłem to, ja lubiłem w to wierzyć, przyznaję, no to takie, wiesz... I to ja też rozumiem absolutnie, jak ktoś się śmieje ze mnie z tego powodu. Ale to nie jest program o zrozumieniu, tylko o tym, że pojawia się Kojima i jest legendarna współpraca z Xboxem. Znaczy legendarna, czy legendarna. Rewelacja. Ja się tak ucieszyłem, wiesz, tam już tak właśnie umiem powiedzieć, że soniarze już nie mogą wytrzymać. Bo ja nie rozumiem. Uwaga, ja zapominam, że dalej istnieje jakaś wojna Xbox kontra PlayStation. To jest niesamowite, że wojny konsolowe trwają, nie? Znaczy też... Podobno, ale ja tego też... To trwa! Trwa ta przepychanka jakaś taka. A ja myślę sobie, Jezu, jak świetnie. To znaczy, że Kojima dostał pieniądze, prawdopodobnie bardzo dużo pieniędzy i w końcu nie będzie się dał to, co w Konami, że być może nie będzie ograniczony. Bo powiem sobie szczerze, Death Stranding, pomimo, że miał wolność Kojima, to jednak było ograniczone budżetem i on musiał. Tam mogło być o wiele więcej i bardziej rozszerzone. No, a dwójka pewnie będzie już dużo większa, bo tutaj jakby wiesz, więc... też jakby kumam to tyle, że ten jakby wizja i ten projekt był no taki niepewny. To Death Stranding... Mogło się nie sprzedać, mogło się nie przyjąć, nie? Znaczy... Oj tak, i jest na ten temat, przyłożę sobie pomachać książką Kojimy i tu jest powiedziane i jest wywiada w niej, jaka była niepewność. W ogóle filozofia Kojimy jest niesamowita, kiedy indziej o tym powiemy, ale tylko tu powiem konkretnie, okej? Okay? Najważniejsza rzecz, Kojima robi dla Microsoftu, nie wiem, czy to jest ten, prawdopodobnie, on po pierwsze spełnia, tam będzie ten cloud na zasadzie chmury. Są już spekulacje na przykład, że będzie wychodzić to poza grę, na przykład dostaniesz SMS-a na przykład na telefon, nie? Albo powiadomienie jakieś, że coś tam, wiem, na pewno coś Kojima będzie w ten sposób kombinował, czyli troszeczkę tak jak Psycho Mantis, jak zczytywał twoją kartę z PlayStation 1, może ktoś tego nie zna jeszcze. I jeżeli miałeś inne gry w Konami, to komentował, to był gościu, który tam miał kontrolować twój umysł, nie? I nagle na przykład ci mówi, widzę, że grałeś w Castlevanie, coś tam, nie? Bo jakby po prostu komentował, albo i trzeba było przepiąć pada do drugiego portu, żeby nie mógł czytać twoich myśli, nie? Niesamowite, nie? To jakby... A, tam się więcej rzeczy działo, to trzeba by pokazywać wizualnie, bo to dużo pomaga, ale dla mnie to jest świetna wiadomość, po prostu. To nie jest, że o nie, Boże, Kojima zdrajco Sony, tylko rewelacja, znaczy, że ma środki, że być może będzie miał więcej czasu, większy zespół i będzie mógł bardziej wytrznić swoją wizję. Rewelacja. Ja się cieszę, no ale ja jestem... Też się cieszę, chociaż ja nie jestem jakimś... znaczy, uwielbiam Kojimę, aczkolwiek czuję się jako ignorant, bo nie grałem niestety w żadnego Metal Geara, ale to zrobię kiedyś. Natomiast też się cieszę. No pokochałem Kojimę już za samo The Stranding, które nazwałem, jak to dzisiaj słusznie zauważyłeś, grą generacji i co podtrzymuję i co uważam dobrze uargumentowane w moim filmie, a nie po prostu powiedziałem gra generacji, do widzenia. Nie! Było powiedziane, czemu tak uważam. No i tyle. Tak, ale poczekaj, bo jeszcze mieliśmy powiedzieć jakiś ten... A czekaj, to powiedzieć, że tak powiem. Musimy się teraz streszczać, bo za chwileczkę muszę wyjść stąd i chciałbym, żebyśmy może zachowali integralność tego podcastu, żeby faktycznie poczuć taką presję 5 minut i kończymy. To jest możliwe? Jak uważasz? Dobra. Nie, a powiedz szczerze, jeżeli uważasz, że to jest złe, to po prostu zrobimy pauzę i dogramy to później, ale może uważasz na przykład, że... Nie, 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 dawaj, tak, skończymy, jest okej. Okay. Ja jeszcze muszę spakować rzeczy z wyprzedaży i już spakować się na Pyrkon, jutro jadę na Pyrkon. A ja bym zjadł, bo jestem taki głodny. Ja już nie mogę, żeby się skończyło okienko, kurde. Nie wiem, że mi się okienko skończyło, to żeby się kalorie wyczerpały. Myślę, ale nie. Zdjęcie mojego i mojej kolacji. Tylko żebyście wiedzieli, wyszedł Scorn, czyli geigerowska wizja, czyli obcy, bardzo taki stylizowany, super, pokazali gameplay. DLC do Resident Evil. No, to 8, jest spoko, no. Village. W tryb TPP 8, super. No, muszę przejść w TPP. To mnie mega cieszy, sobie tutaj patrzę. Ja mam ściągę.
Wiadomo, były jakieś Monster tam, Hunter Rise Sunbreak, już niedługo. Demko. Ale to już ja to oglądam. Ja wiem, ale no wszystko. I Invisible na podstawie Lema, super wygląda. Tak, mega. Tak. W ogóle oba mi się pokazały. Polecam czytać Lema. Lem to jest coś, co... Ja nic nie czytałem, muszę Lem to jest najlepsze, to jest... Właśnie... To jest najlepsze, co może być science fiction, serio. To jest takie najlepsze hard science fiction, jakie może być, i po prostu to jest pożywka dla mózgu. Alters od 11 bitów. Tak, z kombi. Tak. Koniecznie zobaczcie ten trailer. No. Mega warto zobaczyć. To jest... Powiem tak, to, jaka była ta dobra animacja, ona przebiła animację z trailera Diablo 4. Bo Alters jest tak dopracowana, jest tak dopieszczona. Rewelacja. No ale w ogóle animacja w tym Diablo 4, przepraszam, to ona była chyba na silniku gry, bo to w ogóle ten Diablo 4, ten tutaj pokazany, to była tutaj na lipa jakaś, to była bieda. Gameplay już potem wyglądał super, ale to chyba było na silniku gry, wydaje mi się. No. Nie czułem tego, wiesz, tego tej niesamowitości. To nie był cinematic. To taki był. No, a jeszcze ty coś wymień? Coś chcesz jeszcze powiedzieć? Taka seria gier RPG. Trzy gry. Ach, takie. No. Znaczy dla mnie dużo było rzeczy. Podobało mi się to, że na tej konferencji Xboxa było pokazane całe mnóstwo, tam wiadomo, tam jeszcze powiedziałeś o tym, o tych innych konferencjach, ale wracając jeszcze do Xboxa, to było mnóstwo świetnych gier wymienionych, które będą, masa indyków, w ogóle żyjemy w erze, gdzie tych indyków jest multum i wyglądają świetnie. To wszystko było mega. Więc tak ogólnie mam takie fajne poczucie po tych wszystkich konferencjach, aczkolwiek przyznam szczerze, nie było tam nic bezpośrednio dla mnie. W sensie, znaczy nie, mało było takich rzeczy, bo tak naprawdę poza Personą, która totalnie jakby, mimo że już pokończyłem te gry albo gram właśnie w tym momencie w piątkę na PlayStation, no to uważam, że to jest po prostu ważne i że to jest coś, co było wyczekiwane od dawna i to jest ważne wydarzenie dla gamingu w ogóle, dla świata gier, że Atlus w końcu wydaje swoje gry na PC-cie. To jest w ogóle coś, co zmieni troszeczkę krajobraz. I to jest niesamowicie istotne. Starfield faktycznie był dla mnie najbardziej. Tyle. Ciekawe. Tak, bo ja byłem zawsze fanem gier Bethesdy. Ja byłem od dziecka, od Morrowinda, który w ogóle mnie ukształtował jako gracza. Morrowind w ogóle wpłynął na to, jaki ja jestem, jakim graczem jestem dzisiaj, co mi się podoba, więc jakby mam słabość do gier Bethesdy, więc to najbardziej. Mam ogólne, bardzo dobre poczucie po tych konferencjach. Mimo tego, że nie było tam nic dla mnie, bo dla mnie gry to są takie, jak na przykład, nie wiem, jak będzie ogłoszenie nowego Mario. Ja jestem teraz taki mocno nintendowski, nie? Ja większość z tych gier nie zagram, które były ogłoszone, ale cieszę się, bo one wskazują na to, że gaming jest w dobrej kondycji i że będzie dużo dobrego do wyboru dla wszystkich. Że naprawdę jest bardzo szerokie spektrum tego, w co będzie można pograć i czuję dobrze jako gracz, tak? Widząc to wszystko, mimo tego, że niekoniecznie były tam rzeczy bezpośrednio dla mnie. No nie powiedzieliśmy, to powiem następnym razem. Mario Strikers, czyli... Tak. Po prostu już to będzie recenzja na moim kanale. No, no to tyle dobrze. To jest czysty. Ale ja wiedziałem od początku. To jest to, co w piłce nożnej, jak grałem w FIFA, czy grałem w Pro Evolution Soccer, że no, grałem, dzieje się i czasami była tam jakaś fajna akcyjka, no, ale potem pyk. Znaczy ja rozumiem filozofię, ale Mario Strikers to jest wszystko takie... Cały czas. Wszystko bardziej intensywne, uwielbiam to. Po prostu a w 8 osób, to powiem tak. No, to jest jedno z najlepszych gamingowych doświadczeń. Nie mówię, że to jest najlepsza gra, nie o to mi chodzi, ale to jest jedno z bardziej niezwykłych, niespotykanych, niesamowitych, intensywnych, growych doświadczeń, jakie w życiu mnie spotkało. Autentycznie, brzmi to teraz znowu jak hiperbola, ja taki jestem, tak? Lubię takie hiperbole, ale naprawdę... Byłem tak nabuzowany emocjami, w trakcie, ludzie wychodzili po prostu tak szczęśliwi. To było tak niesamowite doświadczenie, że każdy gracz przez cały mecz animował jednego zawodnika. To ja się czułem, jakbyśmy grali w piłkę nożną na dworze. Jeszcze graliśmy na rzutniku, tam, czy na projektorze, tak, 126 cali, ale to było tylko, nawet bez tego byłoby świetnie. Coś niesamowitego. Znaczy, gra jest okej, jest fajna pod wieloma względami, jest super, ale dopiero jak się gra w 8 osób. 4-4, każdy gra jednym zawodnikiem przez cały mecz. Niezwykłe doświadczenie. Będę o tym mówił w filmie już niedługo. Dobrze, będziemy. Tylko chciałem powiedzieć Street Fighter 6, bo jeszcze gameplay. Tak. Ale dobra, to już tak. Dobra, to okej. Okay. Kończymy na dziś. Dajcie w ogóle znać. Jeżeli ktoś dotrze do tego momentu, dajcie nam znać. A tak szczerze, nie? Że, tak szczerze, co myślicie, okej? Okay? Jak wam się podoba Krzysiek i Tomek podcast? My nie wiemy jeszcze, jak się będzie nazywać. Krzysiek i Tomek podcast. Ale udajemy, że wiedzieliśmy od początku. Albo nie wiem, na przykład taka nazwa, coś takiego oryginalnego, na przykład podcast testowy na przykład, albo... Wiem, wiem. Bez nazwy. Podcast bez... Świeże. Lorem ipsum. Podcast. Albo na przykład... Dobra. Twoja stara podcast. Okej, sorry.
No i koniec, już się kończy family friendly. Dobra, słuchajcie. Jeżeli ktoś dotrwał, bardzo dziękuję, że wysłuchaliście tego. No i tak jak mówię, dajcie znać, co tym iście, bo to, uwaga, to będzie trwało. Będzie więcej. Taki jednorazowy. Tego będzie więcej, więc będziemy się, na pewno wyciągniemy jakieś wnioski po tym dzisiejszym i tyle. Nada. Tyle. Trzymajcie się. Pa, pa.